Kochani, dzisiaj będziemy mieć kolejną premierę. Będziemy mówić o znakach czasu. Zanim jednak cokolwiek, kochani, powiem, chciałbym, abyś, panie, polecił się Bogu teraz tutaj w tej chwili, bo to jest tak ważne, żeby on przemawiał, żebym był jego ustami. Ukochany panie, niech Tobie będzie chwała i cześć i błogosławieństwo, i otwórz serca każdego, kto będzie słuchał tych słów, abym był Twoimi ustami, abyś mógł przemówić i abym mógł, Panie, przekazać to, co Ty pragniesz. I dziękuję Ci za to już teraz, za to, i niech Twoje imię będzie tu uwielbione, a nam radość, pokój i owoce ducha i przylgnięcie do Ciebie całym sercem. Niech będzie Tobie chwała i cześć jeszcze raz. Amen. Tak, kochani, bardzo ważna rzecz, znaki czasu. Ja już w niektórych tam wcześniej tych live'ach, czy tych, no teraz premiery są, ze względów technicznych, prawda, przeszedłem na tą formę, bo jest, no, jak sami widzicie, poprawa w jakości obrazu i tego. Także bardzo ważna, istotna kwestia znaków czasu. Ale zanim przejdziemy do tych znaków czasu, o których Jezus podawał, i w Biblii są zawarte, większość ich zawarte, omówimy je szczegółowo, prawdopodobnie jeden premiera nie starczy, też będą części, ale zobaczymy. Natomiast chodzi głównie o co? Chodzi o to, że kierunek, w jakim idzie ten świat, żebyśmy my to zrozumieli. Tu nie chodzi o poszczególne elementy, pojedyncze, żebyśmy się skupiali na nich, chociaż o nich powiemy, ale żebyśmy zawsze pamiętali, że chodzi o główny kierunek. Do czego ten świat dąży? Do destrukcji. Do tego, żeby człowiek był niewolnikiem, bo szatan zawsze do tego dążył, tam, gdzie on mógł panować i gdzie miał tą kontrolę, gdzie mógł sobie na to pozwolić. Zawsze przez wieki tak było. Zawsze. Zawsze byli tyrani i uciskani. Kochani, to nie jest nowa rzecz. To jest rzecz, która była od samego początku historii Ziemi. Już pierwszy Kain zabił Abla, swego brata. Grzech spowodował takie zepsucie, że zawsze byli ci, którzy chcieli mieć władzę. Oczywiście oni byli kierowani przez tego wroga dusz, jakim jest szatan, który też zawsze od początku chciał mieć władzę, prawda? I jak wszedł w niego grzech, chciał się zrównać z najwyższym, być wyżej, on chciał mieć władzę, z władzą są związane pieniądze, bo jeżeli nie masz pieniędzy, to tutaj na tej ziemi władzy mieć nie możesz. A więc związane to jest pieniądze i władza. Władza i pieniądze. I bardzo ważna jest rzecz, żebyśmy zrozumieli, że właśnie ten cały świat idzie w tym kierunku. I tak jak Apokalipsa podaje, jak proroctwa, że szatan, jeszcze raz przypomnę tą myśl, będzie się ona przewijać, jeszcze ją będę powtarzał, będzie miał swoje 5 minut, a to w tym układzie, kiedy już mu się uda ten nowy ład wprowadzić na ziemię. On go teraz wprowadza, my mamy te stopnie wprowadzania jego, ale kiedy już to nastąpi, bo Biblia mówi, że nastąpi, będzie miał te swoje 5 minut, czyli tą godzinę proroczą, czyli około 2 tygodni rzeczywistych, jakby pełnej władzy na ziemi, kiedy będzie miał i mógł kierować ludźmi, którzy oczywiście będą mu poddani, a takich będzie zdecydowana większość na ziemi. Będzie zawsze resztka i garstka, jak tych 7 tysięcy za Eliasza, którzy byli w narodzie wybranym całym zepsutym, ale 7 tysięcy nie zgięło kolan przed Baalem. I również tu, symbolicznie, nie rzeczywiście, 7 tysięcy nie zegnie tych kolan przed Baalem. Będzie to zawsze resztka, którzy całkowicie będą przy Bogu trwać i niezależnie od tego, jak będzie, oni będą trwać do końca. I ta myśl dlatego się przewija, dlatego, kochani, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że nie chodzi o poszczególne elementy, żeby się na nich skupiać teraz, analizować, wiecie, bo rozdrabniać się, bo to jest taka metoda też przeciwnika, żeby rozdrabniać się na szczegółach, a zapominać o tym potężnym obrazie całym, do jakiego my dążymy. Nam to uleci z głowy, ale my się będziemy szczegółów czepiać, będziemy analizować szczegóły, które nie mają aż tak wielkiego znaczenia, jak ma całość. One tworzą całość, owszem, ale ten jeden gest mały nie ma takiego znaczenia jak całość, czyli do czego on prowadzi konkretnie.
I my musimy wiedzieć, że całość tej sytuacji, te znaki wszystkie prowadzą do przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale zanim ono nastąpi, prowadzą tak naprawdę do nowego ładu, do tego, co szatan chce zrobić. Oczywiście ładu jakby w pełni, który większość ludzi totalnie przyjmie i podda się temu. Dlatego, że po pierwsze, nie czyta Słowa Bożego, dla nich to są jakieś anachronizmy, jakieś Słowo Boże, a nieraz nawet, jak poganie idą w drugą stronę, bo są zgorszeni zachowaniem tak zwanego chrześcijaństwa, albo tego pogaństwa, jakie jest w Kościele Powszechnym pod przykrywką chrześcijaństwa, i ci poganie znów w drugą stronę idą mańkę, czyli zaczynają w ogóle negować Jezusa, że to zwiedzenie, bo to tylko Rzym, Jezus to tylko Rzym, wymysł Rzymu i tak dalej. I ja rozumiem po części tych ludzi, wiecie, dlatego, że ja sam kiedy się nawracałem, nie znałem pojęcia, bo się w ogóle nie interesowałem kwestiami duchowymi, religijnymi, nie znałem w ogóle nic poza Kościołem katolickim, w którym byłem, a później wyszedłem, mając 16 lat, bo widząc rzeczy, które były i tak dalej, ja o tym też opowiem, moje doświadczenie życiowe. Natomiast widząc to wszystko, ja wyszedłem z tego kościoła, ale ja nie znałem innych kościołów. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że istnieją inne kościoły. Dlaczego? Bo ja się w ogóle tym nie interesowałem. I wiem, że Rzym jest najbardziej widocznym i to jest to okrzyknięty tą enklawą chrześcijaństwa, co jest oczywiście utopią i iluzją, bo żaden Rzym nie jest enklawą chrześcijaństwa, tylko tak naprawdę jest iluzją i jest tak zwanym łatki chrześcijańskie, ale tak samo poganizm, a wewnętrzne, wyższe struktury, niestety tam już jest lucyferianizm. Tam już oni wiedzą, kogo wyznają. Nikt się nie musi zgodzić z tym. Podejrzewam, że wielu ludzi powie, to niemożliwe i tak dalej. Tak jak zwykle, jak mówię, no, wyparcie tej rzeczywistości, powiesz, a jakie dowody, jakie te, przyjdzie czas, że wypełni się to. Ja nie chcę nikomu, kochani, tutaj udowadniać, ja tylko mówię rzeczywistość, jaka jest, jest prowadzana. Jak ktoś uwierzy, ok, jeżeli nie uwierzy, trudno, to jest jego sprawa. Ja nikogo nie przekonuję, bo to jest dzieło Ducha Świętego, pamiętajmy. Ja tylko mam zaznaczyć i ostrzec i powiedzieć, jaka jest prawda, do czego ten świat dąży i to zaznaczyć. Dlatego, że dużo ludzi dzisiaj jest w takim totalnym chaosie i nie wie, do czego ten świat idzie. I to też jest znak czasu. To też jest znak czasu, bo to jest jedna z tych elementów znaku czasu, kiedy jest chaos na Ziemi, jest dezinformacja celowa w mediach, jest raz takie, raz to, raz tamto, pełno różni ludzi wychodzą i masa jest teorii, które są nieprawdziwe, ale są też i takie, które są prawdziwe. I celowo jest zrobiony ten galimatias, tak jak z chrześcijaństwem szatan zrobił. Chrześcijaństwo podzielił na tysiące wyznań po to, żeby było zamieszanie. Tysiące wyznań, nie wiem, około 5 chyba tysięcy z tych wyznań, dokładnie, o ile, już nie pamiętam dokładnej liczby, ale jest ich bardzo dużo, ale to bardzo dużo, po to, żeby rozdrobnić. Zresztą szatan zawsze tak, tą taktykę stosuje, rozdrobnienia, wszędzie. Nawet przez swoje sługi to robi w stosunku, ja tylko tak pokażę, co to jest suplement, tak fizycznie, żebyśmy lepiej zrozumieli, tak jak Jezus też pokazywał fizycznie pewne rzeczy, pokazywał, żeby te mechanizmy zrozumieć. Słuchajcie, co to jest suplement? Jest to wyciąg z czegoś, prawda? Czyli to poza sokami, może poza takimi jakimiś wyjątkami, które są całością jakąś tam, prawda? Bo sok wyciśnięty to jest pewną całością, ale przeważnie suplement to jest wyciąg, czyli witamina A, C, cynk, potas i tak dalej, i tak dalej. I to są suplementy. I teraz te suplementy są ograbione, wyciągnięte z pewnej całokształtu czegoś i one nie mają już takiego działania na organizm ludzki, nigdy mieć nie będą. I to jest wymysł Big Pharmy. Tak, suplementy są z Big Pharmy. Oczywiście niektórzy tam poszli dalej i wzięli te naturalne, które są też drogie, jak dr Rad, inni naturalną witaminę C, 100% naturalną. W większości są to sztuczne komponenty pozyskiwane, żeby ludziom powiedzieć, że to nie jest jedzenie, oczywiście, ale to jest jakiś dodatek do jedzenia. Nie, my potrzebujemy jedzenia jakościowego, a nie jakiegoś substytutu jedzenia. Kochani, to jest substytut i nam się wmawia cały czas i na poziomie ciała, i ducha, i psychiki, że my wystarczą nam substytuty. Nie rzeczywistość, tylko substytut. Nie jedzenie prawdziwe, które powinno nas dożywiać, oczyszczać i powinno robić to, co Bóg stworzył, takie żywienie. Nie. My wam damy, to też jest znak czasu, my wam damy jedzenie sztuczne i sztuczność was prowadzimy, bo jaka jest wielka sztuczność?
Wiecie, nie wiem już dokładnie, może tego nie zacytuję dokładnie, ale kiedyś na Facebooku chodziło takie, ja to też udostępniałem, bardzo ciekawa rzecz, że ci tak zwani pierwotni ludzie, już pomijając inne aspekty, że my jesteśmy tak wielcy ucywilizowani, a tak, bez wojen, bez bomb, bez więzień, bez krat, bez jeszcze różnych wielu innych rzeczy, już tam te parę pamiętałem, tam było troszeczkę więcej wyszczególnionych, oni tego nie mają, a my wszystko to mamy. Wow, jaka ta cywilizacja cudowna, prawda? Cywilizacja, która nas zabija. Zabija nas. I w tej chwili już całkowicie idzie do tego, do tej sztuczności. Chcą zupełnie wyrogować, odstawić człowieka, wystraszyć człowieka, że przyrodę, którą Bóg stworzył, żebyśmy w niej funkcjonowali, jest zła. Że przyroda jest zła. Nie, przyroda nie jest zła. Człowiek bez przyrody ginie. Bo tak Bóg ukształtował człowieka i tak go stworzył. On go stworzył w ogrodzie Eden, w przyrodzie, we swoim dziele. On go nie stworzył w budynkach, on go nie stworzył w betonie, w jakimś innym metalu i tak dalej, tylko on stworzył go w przyrodzie, gdzie są rośliny żywe, gdzie jest żywe, nawet ziemia jest żywym organizmem w sensie takim, że miliony bakterii, jakichś drobnoustrojów, żyjątek i tak dalej. W tym sensie ziemia jest jednym wielkim żywym organizmem, bo to całe funkcjonuje i żyje. Oczywiście chemią zabijamy to wszystko, bo to tak jest skonstruowane, żeby ta sztuczność była, pozabijać, chwasty wytępić, a tylko powiem Wam tak na marginesie, chwast, taki jak ten największy chwast, jakim jest pesz. Wiecie, że w Rosji z niego robiono, zasuszano, po prostu kłącza suszyli, oczywiście my to wiadomo z ziemi, zasuszyli, później mielili i robili bardzo dobry z tej mąki chleb, który podobno nawet jest o wiele smaczniejszy niż pszeniczny czy z innego zboża. Można? Można. I to jest ten tak zwany chwast. Tylko chwast jest paszą, jest nawozem, może być właśnie lecznicze właściwości posiadają, dlatego że w Bożym dziele nie ma rzeczy bezsensownych. Jeżeli Bóg Tobie stworzył Twoje ciało z organami wszystkimi, to jeżeli Ty idziesz i lekarz Ci powie do wycięcia, to do wycięcia, do obcięcia, super. Tylko pamiętaj, że ten organ ma konkretną rolę w Twoim organizmie. Jeżeli go wytną, a nie uratują metodami naturalnymi, gdzie można uratować, ale go wytną Ci, to już nie masz organu i już będziesz kulał. Twój organizm będzie kulał, bo nie ma tego organu. I ten organ nie jest tam dla przystroju wnętrz, bo go nawet nie widać, prawda? To nie jest jego rola jest przystrój wnętrza, ale on ma konkretne zadanie i bycie w strukturze całego ciała naszego. On ma konkretne role do wypełnienia. Dlatego pozbawiając się jakiegokolwiek organu, pozbawiamy się części siebie, a tym samym już uszkadzamy nasz cały system. I później konsekwencje tego są w przyszłości. Na naszym zdrowiu. Pewnie, że jak są jakieś już skrajne przypadki, gdzie już się nie da uratować, ja to rozumiem, ale w większości przypadków da się uratować. Ale system ten, który mamy, nie chce ratować. Chce ciąć, wycinać, bo to najłatwiej. Bo to pieniądze duże, operacje, potężne pieniądze idą. Nie dość, że Ciebie uszkadzają, to jeszcze duże pieniądze za to wezmą. Ja nie mówię, że wszystkie operacje są złe, żebyśmy źle nie zrozumieli, bo są rzeczywiście, trzeba zrobić, trzeba pewne rzeczy wyciąć i tak dalej. Mówię, są tego, ale w większości przypadków dzisiaj tnie się wszystko, bo to jest najprościej i największe pieniądze. Chodzi o biznes, chodzi o pieniądze. Ale dlaczego ja to powiedziałem wszystko? Wiecie, to jest ten przykład właśnie taki tego po prostu, że nas się wprowadza w sferę sztuczności. I to jest ten cały kierunek tego świata. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie to. Takimi elementami tego na przykład w Polsce, pewnie na świecie też, jest to, że na przykład ci, którzy mają zioła i którzy sprzedają sklepy na przykład z ziołami innymi, nie mogą napisać jaka herbatka na co. Konkretnie, tak jak kiedyś to było. Nie. Nie mogą nawet wypisać wszystkich właściwości, wszystkich minerałów, witamin, jakie posiada coś. Nie. Bardzo ogólnikowo. Aha, węglowodany, to, bardzo króciutko. Zapytam się Was, a dlaczego? No właśnie. Zapytajcie się siebie samych, dlaczego? Oczywiście dużo jest ludzi ignorantów i powie, co to mi obchodzi tam, dlaczego? Matko, czy to istotne? No, pewnie dla Ciebie nie, ale jeżeli nie masz pojęcia, to zobaczysz później. I tak samo ta ignorowanie tych rzeczy, tak samo jeżeli chodzi o duchowe sprawy. Pamiętajmy, jeżeli ma wystąpić choroba, to najpierw są symptomy,
czyli znaki tej choroby. Czyli znaki. A jeżeli są znaki, no to my mamy poważnie podejść do tych znaków. My mamy zrozumieć, że po prostu te znaki są po coś. One konkretnie dają jakiś symptom. Nawet znaki w sensie bólu, prawda? Jeżeli wychodzi ból, to ból też jest znakiem, symptomem choroby. A tak naprawdę symptomem, wiecie czego? Wołania organizmu o co? O zmianę stylu życia. Bo tylko zmianą stylu życia możemy uzyskać coś. Ale dzisiaj się robi tą iluzję, że nie zmiana stylu życia, tylko chemia. I to cię uratuje, to cię wszystko ci załatwi. Nie załatwi. Ludzie, którzy rozumieją ten temat, rozumieją, że to nic nie załatwi. To jest tylko po to, żeby zbić pieniądz, a jeszcze inne cele osiągnąć. Żeby tak naprawdę truć ludzi. Ja mogę z całą odpowiedzialnością teraz powiedzieć, że poza jakimiś wyjątkami, gdzie rzeczywiście lek szybko działa, jakiś chemiczny, i on jest potrzebny, tak, na ten moment, to poza wyjątkami, to po prostu generalnie to wszystko, co jest zrobione, to jest tak, jak powiedział Rockefeller. Produkowaliśmy leki dla ludzi chorych. A teraz produkujemy leki dla ludzi zdrowych. Szczepionki. Wszyscy muszą brać leki, bo myśmy tak zdecydowali. Nieważne, czy jesteś chory, czy nawet chory, tak jak mówię, chory człowiek, to chodzi o brak równowagi w organizmie. Także zrozummy przyczynę i tak samo duchowo. Przeniosę teraz na duchowe. Zrozummy przyczynę, że szatan chce nas zniewolić i on daje symptomy, prawda? Chodzi o to, żeby doszło do tego. I jest pewna iluzja tworzona, tak jak w przypadku ciała, że chemią zrobimy to otoczkę powierzchownie, coś zrobimy i tak samo duchowo. Dają nam substytuty i ludzie wierzą w to, substytuty czego? Jakieś duchowe, prawda? Jakiegoś kontaktu z Bogiem, jakiś kult, to jest substytut duchowy prawdziwej więzi z Chrystusem. To jest substytut duchowy. Tego, że prawdziwej więzi, jaka powinna być w prawdziwym chrześcijaństwie. Więzi z Bogiem, krzyż, zobaczmy. Pion, więź moja z Bogiem i poziom, więź człowieka z człowiekiem. Tylko ten poziom jest przybity do tego pionu, bo bez tego pionu nie ma tego poziomu. No każdy powie, o nie, niemożliwe i tak dalej. Prawdziwych relacji nie jest w stanie człowiek osiągnąć, bo nasze egoistyczne serca przeszkadzają temu. I dlatego ta belka tego krzyża przybita do ten poziom, do tego pionu, symbolizuje właśnie człowiek-człowiek relacje. A tu symbolizuje ziemia, niebo. Jezus złączył poziom człowiek-Bóg. I te relacje, te substytuty, jakie dzisiaj nam są lansowane, jest to jeden wielki znak czasu. Na poziomach wszystkich, tak jak mówię, ciała, psychiki i ducha. Mało ludzi to zrozumie, bo wielu jest zakodowanych, wielu jest zapatrzonych, wielu już tak zostali zaprogramowani, nawet ci wierzący, że wierzą w te substytuty. Po prostu będą walczyć rękami i nogami, będą zagarniać te substytuty i będą walczyć o to, tak jak dzisiaj chrześcijaństwo walczy o niedzielę. Ja tylko przykład podam, która nie ma żadnego umocowania w Słowie Bożym, a wręcz katolicy się śmiali pod koniec 1800 roku, na początku 1900, w katechizmie konkretnie było Spirago, było napisane, że żadnego umocowania nie ma w Biblii, ale tak się po prostu postanowił Kościół katolicki i tak zrobił. I dzisiaj protestanci wszyscy przyjęli to, dlatego nie idą w tym szeregu teraz ekumenia, jakby łączą się z Kościołem katolickim i walka jest niesamowita. Oni rękami i nogami będą bronić tej niedzieli. Protestanci tak zwani. Protestanci, którzy mówią sola gratia, sola scriptura, tylko łaska, tylko Pismo Święte, Biblia. I z tego się śmiali właśnie katolicy. Tak. Bo katolicy bardzo dobrze wiedzą, teologowie, że to jest tylko oparte na autorytecie Kościoła katolickiego. Ale nie, tamci uwierzyli to i oni wezmą teksty, które w ogóle nie służą temu z Biblii, będą na siłę udowadniać, tak jak katolicki Kościół będzie udowadniał, że niedziela jest święta. Jest to samo. Udowadnianie, że coś jest, ale co wcale nie jest.
Ale jak człowiek jest zwiedziony, jest zaprogramowany, on będzie na siłę tego kłamstwa walczył za to kłamstwo. On będzie walczył, bo on będzie przekonany do kłamstwa. On będzie zaprogramowany. I on będzie walczył o kłamstwo. I to nie chodzi tylko o duchowe sprawy. Tu chodzi też o fizyczne, teraz o wszystko. O psychiczne nasze, wszystko. Programowanie nas do określonych zachowań. Do tego, żebyśmy uwierzyli w fałsz i żebyśmy ten fałsz uznali za prawdę. Pamiętacie słowa z Izajasza, czy jest tam 5 rozdziału, tam jest napisane, że biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Ciemność światłością, a światłość ciemnością. Gorycz słodyczą, a słodycz goryczą. Biada. Wiecie, co to znaczy? To są bardzo mocne słowa, biada. Oj, przyjdzie czas, że jeżeli się nie nawrócą, bo Bóg chce, żeby się nawrócili, żeby ich zbawić, a jeżeli się nie nawrócą, będzie straszne biada dla nich. Oj, straszne. Sądy Boga będą, tak. I my mamy rozumieć, że my żyjemy w takim właśnie czasie, gdzie jesteśmy pozbawiani uczuć, pozbawiani więzi i rozdrabniani na części składowe. Dlatego, że Bóg w swojej miłości stworzył całość, prawda? Ale szatan mówi, nie, ja to porozdzielam i wtedy będzie lepsze. Czyli swój porządek wprowadzę. Wiecie, ja miałem rybki akwariowe jakiś czas temu, już jakby młody. Miałem między innymi pielęgnicę, która lubiła swój porządek robić. Przesuwać kamienie, prawda, w tym akwarium, robić tak, jak ona chce. Ona po prostu... To był w jej naturze, żeby robić swój porządek po prostu w tym akwarium. Te kamienie, bo a miała na tyle siły, bo to by z pielęgnicowatych, jak ktoś z akwarystyką się interesuje, to wie, o co chodzi. To była dosyć taka, no, pielęgnica, no, niemała i po prostu prawdopodobnie już nie pamiętam dobrze, ale chyba to była niebieska, no, ale nie pamiętam dokładnie, wiem, że to była jedna z tych większych pielęgnic. I ta pielęgnica, i to samo mój kolega też miał podobnie, właśnie on przesuwała, zupełnie przesunięcia, wiesz, im większa, on miał jeszcze większą, to ona większe robiła te, bo ona po prostu, wiecie, to jest ta moc, prawda? I szatan też się czuje wielki, że on zrobi swój porządek na ziemi. I ludzie nie chcą w to wierzyć, nawet wierzący, że my żyjemy w czasie, kiedy szatan robi swój porządek. On zawsze robił ten porządek, on przez wieki robił ten porządek, tylko że jemu się jeszcze nie udawało wprowadzić to na globie całym, a dzisiaj już mu się to udaje. Jesteśmy jedną wielką wioską i technologicznie, i w ogóle, więc dlatego mają być regiony tylko, regiony. Księga Daniela się kłania, posąg. Mają być regiony i 10 regionów. Nad którymi władzę będzie miał Rzym. Oczywiście. To są te tak zwane teorie spiskowe. Jeżeli one już będą, bo to wiecie, to jest tak celowo robione, że się mówi, żeby człowieka zdyskredytować ludzi, ale kiedy się jest wypełnienie, nic się o tym nie mówi, że się wypełniło to. Że na przykład ta teoria spiskowa się okazała rzeczywistością. W ogóle tego nie ma. No bo właśnie o to chodzi, żeby w tym kłamstwie ciągle utrzymywać ludzi. I nawet jeżeli te tak zwane teorie spiskowe, które kiedyś były uznawane za teorie spiskowe, one się wypełniły, stały się prawdą, nie. To nie ma tego. Nie, 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 nie. To jest iluzja, tego nie ma, w ogóle tego tematu. Nie, to dalej spiskowe po to, no bo wiadomo, po co służą media i te inne, no przynajmniej te niezależne, przepraszam, te media streamowe, czyli te główne, do reżimowe, jak to ktoś określił dobrze, po prostu dokładnie są na usługach. Reklamy płacone, pieniądze duże płacone, więc wiadomo, że jeżeli jest płacone, to musi się dostosować. No to nikt o tym nie wie? Że jeżeli ma udział jakaś firma w jakimś czymś, to ona ma wtedy i ma większy udział, to ma większy głos? No przecież to było oczywiste i zawsze było normalne. Ale dzisiaj ludzie o tym pozapominali wszystko oczywiście. To nie gra roli, tego nie ma, jest dzisiaj tylko wirus. Jeden. Dzisiaj jest tylko jeden, który pod przykrywkiem ludzie w psychozę, w paranoję popadają. To też jest znak czasu. Wiecie, oglądałem teraz wywiad z tym Sebastianem Pitoniem. Wiecie, tym góralem, który tam to weto postawił. Ale chodzi o co? Ja nie chcę tutaj polityki, bo on tam dalej mówi o polityce. Mnie nie interesuje polityka. Ja chcę się skupić teraz na tym. I wiecie, on opowiedział przykład swój, że wsiadł w kolejkę tą, że no, na nartach, prawda? I był jakiś mężczyzna z dzieckiem małym. Kiedy zobaczył go, że on nie ma maski, zawołał: czego on nie ma maski? Czego tego, wiecie? Agresja, totalna agresja, wystraszenie, lęk, agresja, nienawiść. I wbił się później, bo no, on już miał wrażenie, że się rzuci na niego, no ale tam powstrzymywało go to, że się zarazi, więc kilka masek założył na usta, tak jak opowiadał to Sebastian. Kilka masek i słuchajcie,
psychoza tego człowieka. Powiedzcie mi, w jakim stanie ten człowiek jest. Powiedzcie mi. To jest psychoza. On gdyby mógł, by się rzucił, by go nawet zabił, tego Sebastiana. Tak. No ale przecież to normalne, usprawiedliwione. No przecież jest wirus, no to trzeba zabijać ludzi, prawda? Innych. No, jak się nie dostosowują, prawda? No. No przecież jest wirus, no. To wszystko możemy podciągnąć. No przecież wszystko można podciągnąć. No ale to normalne, prawda? No super. I teraz tak. I ten człowiek, słuchajcie, wbity tak, powiedział dziecku, uciekaj od tego pana, bo to dziecko siedziało między nim a między Sebastianem. Powiedział, uciekaj. I to dziecko, słuchajcie, dobrze, bo ma wysokość, wyskoczyło z tego wyciągu. I dobrze, że on, odruchowo on też złapał, więc tam to jest wystraszenie jeszcze bardziej, no bo przecież ten cały jest w covidzie przecież, no przecież cały w covidzie, nasączony covidem, po prostu złapał go ręką, bo to odruchowo łapie, prawda, no tego chłopczyka, żeby no, nie spadł, czy to dziecko, żeby po prostu nie zrobiło sobie krzywdy. On się wbił później tam w ten róg i tak wystraszony, kochani, był. W tym rogu i obrzucając epitetami, obrzucając po prostu nienawiść, po prostu ten, inny widziałem kobietę, która krzyczała, wrzeszczała, jakaś starsza, bo człowiek tam coś robił, jakiś chłopak bez maski, on robił przy samochodzie, to było troszeczkę wcześniej, pamiętam, oglądałem to. Ona krzyczała, wrzeszczała, podleciała, zaczęła tłuc, tym, wiecie, po prostu psychoza. Ja nie mówię, że wszyscy są w tej psychozie, ale już niektórzy nie wytrzymują i dosłownie się staje jedna wielka psychoza. O to właśnie chodzi tym rządzącym. O to, na tą psychozę. Oni sami nie będą w psychozie, bo oni wiedzą, co robią. Ale ci inni dołem, odpowiednio ich pokierować, odpowiednio im zakodować umysł, oni będą robić tak jak my chcemy. Czy myślicie, że umysł ludzki nie da się zakodować? No pewnie, że się da. I to się robi na naszych oczach. I kochani, ja omówię o tym jako największym znaku czasu, bo my żyjemy teraz w tym czasie, ale nie tylko o tym oczywiście, nie tylko będę chciał mówić o tym, będę jeszcze inne tematy poruszał i znaki. Wiecie, żebyśmy zobaczyli ogląd i całą jakby całą panoramę tego, co się dzieje. Ale to się dzieje, ta psychoza, to wszystko. Wiecie, ci ludzie będą później mordować. I teraz ja wam powiem tak. Bardzo ważną rzecz, że dzisiaj na siłę chce nas tak, na taką nadopiekuńczość, pokazanie, taki fanat, oj, jak my teraz się będziemy wami opiekować, oczywiście to jest żadna opieka, oczywiście to jest jedna wielka iluzja, ale ludzie w to wierzą, że rząd mówi, jak my się chcemy opiekować, nagle tak na siłę, że po prostu pchniemy ci na siłę szczepionkę i inne rzeczy, no bo tak się chcemy, a jak nie na siłę ci wpychniemy, no to zrobimy wszystko, żebyś sam uległ tej szczepionce. Zrobimy ci wszystko. Wystraszymy cię utratą pracy i innymi rzeczami. Nie będziesz mógł podróżować, inne rzeczy robić. Będziesz miał paszport, musisz mieć paszport, certyfikat szczepienia. Jesteś bydłem. Wow, ostre słowa. Tak. Dla rządzących zawsze jesteśmy bydłem. Słuchajcie, czy za czasów Jezusa, weźmy teraz Sanhedryn, weźmy naród wybrany. Kim był lud prosty dla Sanhedrynu? Motłochem. A wiecie, co to jest motłoch? No, tak jak bydło. Mało znaczący element. On był znaczący, kiedy oni potrzebowali swoje interesy mieć, to tak. To wtedy jest znaczący, prawda? Jak potrzebowali pieniądze, inne te podatki, inne rzeczy od ludu, tak. Ale żeby służyć tym ludziom, zapomnijcie. Władza od samego początku chciała, żeby jej służono. A my ciągle żyliśmy w tym takim matrixie, oni nam udowadniali, że władza jest po to, żeby służyć ludziom. Prawdziwa władza od Boga, ludzi naprawdę poddanych Bogu, tak, to prawda, ale takich było bardzo mało i takich jest jeszcze mniej dzisiaj. Dlatego władza chce rządzić. Jest sterowana odgórnie, opieka społeczna, wszystko jest sterowane odgórnie. Wywiad z jednym pulmologiem, który bardzo się żalił na to, że oni przyjmują ludzi dzisiaj do szpitali, a są ludzie wyrzucani z tych szpitali. Dlatego, że odgórnie weszło od polityka, a polityk jest sterowany jeszcze wyżej, masz nie przyjmować tych ludzi. Powiem wam przykład jeden. Manipulacji. Oczywiście ktoś może tylko zrzucić to, bo w tych firmach też nas kodują, że to tylko kwestia tego jednego człowieka, który miał takie widzimisię. Ja myślę, że to nie jest kwestia, to jest cały system złożony. Układy scalone. Nie jeden system, że człowiek taki. Słuchajcie, kiedy
Ja taką, była taka sytuacja, że byłem właśnie też, że już było wszystko załatwione. Osoba miała iść do ZOZ-u. Po prostu miała być przyjęta, miała tamto. Już wszystko było załatwione. I nagle się okazuje, że tej osoby nie przyjmą. Dlatego, że dyrektor tego ZOZ-u, mimo że puste łóżka były wtedy, to jeszcze było przed COVID-em, przed tymi sytuacjami, powiedział po prostu, że on nie przyjmuje nikogo i wyjechał sobie na wakacje. Można? Można. Wszystkie cięgi spadły na tą lekarkę, która tam wtedy przyjmowała, bo ona też załatwiała ludziom, bo ona chciała służyć ludziom. Naprawdę była osoba taka oddana i wszystkie cięgi zaczęły spadać na nią. No bo dyrektora nie było, dyrektor sobie pojechał na wakacje. Wiecie, to są zabiegi. To są pokazanie ciągle nam, że my mało znaczymy. Kochani, i nam się to wydaje niemożliwe, ale tak właśnie jest. Dla rządzących jesteśmy motłochem, bydłem. Jeżeli są wybory, one też są preparowane i tak dalej, ale nawet jeżeli oczywiście nie wybieramy samoistnie, bo nas też programują telewizyjnie, prawda, te spoty reklamowe, inne rzeczy, które ciągle się powtarzają, ciągle są i nam kodują, prawda, głowy. Tak to dzisiaj jest. Ale my też nie wierzymy w to. To ignoranctwo, niewiara w to, że to jest niemożliwe, powoduje, że oni mogą robić, co chcą. I niedługo będą robić już całkowicie, co chcą. Jeszcze nie, jeszcze pewne bariery są, ale to już znikają te bariery stopniowo. Dlatego, że jeżeli my przyzwalamy na to strachem, paranoją, jakimś tym, to tylko potwierdzamy, że my jesteśmy chorymi ludźmi, bo tacy ludzie są bardzo biedni, jak ten człowiek tam w tym wyciągu, jak ta kobieta. Ja się nie śmieję z tego, wiecie, bo to jest przerażające. To jest dopiero choroba. Słuchajcie, ale na to nikt nie patrzy. No to normalne. Jakie będą następstwa tej psychozy, to sobie ludzie nie wyobrażają. Psychiczne, jakie są, będą mieć długofalowe efekty. Już nie, a nie mówiąc po tych szczepionkach, jakieś te niepożądane te odczyny, ale w ogóle jaka psychoza będzie. I jeszcze co, bardzo ważne, kochani, miłość Boża to 5 języków. Ja powiem wam, że teraz właśnie przeczytałem, możeście to słyszeli, że składa się z pięć części, ten język miłości. Ja nazywam jeden język miłości, ale on z 5 elementów jakby. Niektórzy mówią 5 języków miłości. To jest dotyk, afirmacja, czas, pomoc, prezenty. I teraz powiedzcie mi, z tych 5 punktów w tej tak zwanej pandemii, powiedzcie mi, niszczone jest wszystko. Dotyk. Niszczony jest. Taki człowiek w takiej psychozie, po prostu on będzie uciekał jak najdalej. Ludzie nawet w rodzinach wpadają w psychozę, nawet w społecznościach, nawet w kościołach. Jeden drugiego, absolutnie nie dotykaj mnie, bo jest ta. Słuchajcie, jest to po prostu nagminne. Niszczenie relacji, a to jest podstawowa rzecz, jaką szatan chce zniszczyć. Podzielić nas. Małe dzieci w tych już niedotlenienie mózgu, w tych maseczkach oddzielane w jakichś plastikowych, jakichś takich, wiecie, pojemnikach. Małe dzieci widziałem. Uczniowie też w plastikowych, tych wszystko oddzielić, wszystko zagrodzić, wszystko pooddzielać. To jest tak jak ten suplement. Wyciąg z pojedynczego czegoś. I on może w ogóle nie działać nawet, bo wielu z tych tak zwanych suplementów oni chcieli opatentować, ale nie mogli. Wiecie dlaczego? Bo nie działało poza całością, czyli poza danym produktem, który Bóg stworzył. Przykład tutaj choćby nawet chlorelli Greenways, gdzie chcieli wyciągnąć, firma chciała opatentować i kasę zbić na tym, no bo przecież o to tu głównie chodzi. No ale coś musi działać, bo jeżeli by, wiecie, no jak nic nie działa, no to już takiego manewru zrobić nie mogą. Ale jeżeli coś cokolwiek podziała, to oni to patentują, zrobią pieniądz na tym. I już chcieli to zrobić, chcieli wyciągnąć tak zwany czynnik CGF, czyli faktor wzrostu, żeby opatentować, żeby na tym pieniądz zarobić. Ale co? Nie udało się, bo poza chlorellą nie chciał w ogóle działać. Wow. A myślicie, że choćby działał trochę? No to już wam powiem, żeby był opatentowany. I pieniądz by był. Dzisiaj tak zwane modne patenty. Tylko patenty to są takie, że kiedyś
Opowiada mi osoba w sklepie zielarskim, że jakieś tam zioło było z Rosji sprowadzane. Kosztowało 20 zł, było po prostu w stanie normalnym takim, całe zioło się brało, używało jakoś tam herbaty, robiło czy jakieś maceraty inne z tego. I to kosztowało 20 zł. Ale zostało, nie wiem czy ono akurat patentowane, ale zostało tak, dodana chemia do tego, tak, i wtedy jest patent, wtedy jest patent. Jeżeli jest chemia dodana, to już jest modyfikacja i to jest patent. Tak samo jak macie GMO. Macie roślinę naturalną, którą Bóg dał nam, naturalną, która nam nie szkodzi, ale oni zmienili gen i bardzo toksyczny stał. Profesor Spuław mówił, tam z tego laboratorium, jeszcze dawno, dawno już temu, jak to GMO wchodziło, ja to oglądałem, on by się wypowiadał, że oni zbadali to, jaki on jest bardzo toksyczny dla ludzi i dla zwierząt. Nie, to przypadek oczywiście, że oni coś takiego zrobili, taką żywność, taką paszę dla ludzi. Nie, to nie jest żaden przypadek. To jest linia działania po prostu. I teraz tą paszę zrobili toksyczną, która nie tylko dla ludzi jest toksyczna, ale dla zwierząt, zmieniając ten gen i opatentowali, bo zmienili coś, nowy porządek i opatentowane. Jak coś dodają. I do tego zioła dodali chemię, pomieszali, chemia plus to zioło, zrobili tabletki, 75 zł kosztowało później. O, widzicie? Tak samo w Indiach. Nasiono naturalne kosztuje 3 razy taniej, a 3 razy drożej kosztuje jakieś nasiono? GMO! Żeby z tego był pieniądz. 3 razy więcej płacisz? To jest biznes. I ludzie, to nie tylko biznes, ale samobójstwa rolników, którzy uwierzyli tej propagandzie tego GMO i zakochali się w tym, bo to było tak pięknie przedstawiane w telewizji. Oczywiście szatan umie przepięknie pokazywać w tym pudełku, tak jak narkotyki, prawda? W tym pięknym pudełku, że wow, jakie to wspaniałe uwolnienie ciebie od różnych tych, a później zaczyna się koszmar. To ten blichtr pada, to pudełko się rozwala i nagle się okazuje koszmar. Jeden wielki koszmar uzależnienia narkotykowego i upodlenia człowieka. I to jest taki przykład, tylko symbol tego upodlenia człowieka na każdych innych dziedzinach. Właśnie to piękną toczkę się daje i ci rolnicy w to uwierzyli. I słuchajcie, musieli kupować każdego roku, bo to nie wydaje nasion, nie można wsadzić. Tak to jest skonstruowane, no celowo biznes robić, no przecież. Truć ludzi, no przecież po co ten gen był zmieniony? Pod przykrywką, że niby będą lepsze plony i cudowniejsze. Wszystko to było kłamstwo. No bo właśnie na tym szatan polega. Wszystko to kłamstwo. Oczywiście jak to kłamstwo później nie jest lansowane przez media, ludzie nie wiedzą, no bo jak w mediach nie ma, no to nie ma, prawda? Nie wiedzą, bo na tym polega ta dzisiaj globalna wioska, że media kreują rzeczywistość nam. Dlatego, że przez media można wszystko ludziom mówić. Że gdzieś tam wojna, że nie wiadomo, co się dzieje, a tam ludzie, którzy mieszkają, widzą, że jest zupełnie co innego. Ale to nieważne. Media powiedzą ci tak i ty uwierzysz, że tak jest. Przecież to tacy dziennikarze obiektywni mówią i tak dalej. No przecież niemożliwe, żeby oni byli wszyscy tak poprzekupywani. Przecież to jest wszystko niemożliwe. No tak, no pewnie nie jest możliwe, no i oni mogą robić, co chcieć, no i robią. I możliwe się to okaże. Jak już dojdzie do skrajności już, do całkowitego upodlenia ludzi, to może niektórzy przejrzą na oczy, a kto wie, czy przejrzą, bo może tak nie przejrzą i do końca i będą dalej ufać ślepo. Może i tak być. I wielu pewnie tak będzie. Do końca całkowitego wielu będzie ufać totalnie temu światu. Dlaczego ja mówię? Dlatego, że ten świat idzie w tym kierunku totalnej destrukcji i mamy czasy ostateczne, kiedy już jest szczyt tego. Mamy końcówkę czasów ostatecznych. Jest to szczyt tego. Słuchajcie, szczyt absurdów, które ludzie widzą, tylko ludzie nie wiedzą, jak to powiązać. Oni widzą te absurdy, oni uważają, że władza jest głupia czy coś. Nie, władza nie jest głupia. Władza wykonuje polecenia górne. Oni dostali kasę za to olbrzymią i wykonuje to. I władza wcale nie jest głupia. Ci ludzie tam wcale nie są głupi. Oni bardzo dobrze co wiedzą. Mają grać rolę i tak dalej. A dzisiaj granie roli, to wiecie, to jest wspaniały biznes. Nie mówię aktorskiej, bo to też, jak znany aktor. Ale nie tylko aktorski. Rolę polityczną, jakąkolwiek inną. I ta poprawność polityczna, która wszędzie panuje, prawda? Wszyscy mają się totalnie dostosować, to też jest znak czasu. Wszyscy mają bez gadania się dostosować poprawności politycznej. Nie, ja to tak mówię, poprawność polityczna, ale ta poprawność się przemienia na różne inne dziedziny ludzkiego życia, nie tylko polityki, więc żebyśmy to wiedzieli, kochani. To nie tylko kwestia polityki, choć to się nazywa poprawnością polityczną, ale od tego idzie, od tej władzy, od tego wszystkiego. Dzisiaj ludzie nie są, widzicie, ten cały porządek nowy jest stawiany. I to jest, dlatego ja o tym mówię teraz, to bardzo szeroko, właśnie teraz. Dlatego, że to jest znak czasu, to są znaki czasu, w jakich żyjemy i to są symptomy. Jeżeli człowiek tego nie widzi albo nie chce dostrzec, tak jak w przypadku choroby.
jak są znaki i symptomy choroby, a ja je lekceważę, no to chyba muszę być najgorszym idiotą, żeby uważać, że jeżeli je zlekceważę, to znaczy, że te znaki się rozpłyną i choroba się rozpłynie i tak dalej. Życzę powodzenia. Nie, choroba się rozwinie. No to jest normalne. To jest normalne. Zlekceważyłem znaki. Zlekceważyłem wołanie organizmu o krzyk, o pomoc. Zmień styl życia. Tu jest problem. Łamaniu praw, które Bóg dał. Nie w jedzeniu, nie jedzeniu leków. Bo ty nie chorujesz dlatego, że jesz leki. Nie jesz leków, przepraszam. Ty nie chorujesz dlatego, że nie jesz leków, bo musisz jeść leki, bo one cię przy zdrowiu trzymają. To jest jedna totalna bzdura. Przy zdrowiu trzyma cię natura. Ja jestem przykładem takim, gdzie po prostu to jest przykład, że już przez lata ja jestem na naturze. Tak. Staram się oczywiście na ile mogę. Ja nie mówię, że to jest doskonałe, bo nic nie jest na świecie doskonałe. Na ile ja mam możliwości, na tyle się staram. Ale wiecie, ja dziękuję Bogu, że mam spokój z tą służbą choroby dzisiaj już. Kiedyś może jeszcze była zdrowia, w tej chwili już jest choroba. I to z całą odpowiedzialnością mówię. Obserwując sytuację, obserwując wszystko, co się dzisiaj dzieje. To jest służba choroby. Skoncentrowanie naszego umysłu na chorobie. Nie na rozwiązaniu, czyli na organizmie, że musi być zdrowy, musimy profilaktykę stosować. Nie, dzisiaj nikt wam tego nie powie, bo to nie jest w interesie biznesu. Nie jest w interesie tych rządzących. On ci nikt nie powie o profilaktyce. Nie, on ci powie tylko o chemii. Tak samo teraz ci mówi tylko o szczepionkach, które nie są notabene szczepionkami, ale już pomijając ten temat. I to jest to. Każdy ma wolną wolę, wiecie, i dlatego ja daję zawsze wolę, ja nikomu nic nie narzucam. Każdy ma wolną wolę, bo Bóg dał, wiecie, ja że respektuję wolę Bożą, bo ja kocham Boga i respektuję wolę Bożą, że Bóg każdemu człowiekowi dał, ale to nie oznacza, że ja nie mam oszczędz. A człowiek sam będzie wybierał. Jeżeli chcesz, idź się szczep, jeżeli chcesz, idź, rób to, nosz maseczkę, zabijaj się, nie ma problemu. To jest twoja decyzja. I ja ci tej nie zabieram, jej wolności absolutnie. Ale tylko pokazuje, jakie konsekwencje mogą być. Ale jeżeli będziesz już miał te konsekwencje, no to może sobie wtedy przypomnisz moje słowa, a może kogo innego, nie wiem. Ale wracając do znaków. Znaki do zniewolenia ludzkości, do panowania i tego ładu, że szatan jest królem, chce być tym bogiem tego świata w pełnym słowa znaczeniu, takim, że wszyscy mu są podlegli, wszyscy mu kłony robią Baalowi, czyli jemu wszyscy kolana zginają. To jest cel szatana. I on to realizuje. I dla mnie jest szaleństwem, jakby uważając, że może być inaczej. I jest prawda, która jest w Biblii zawarta. I szczegóły mogą się różnić. Wiecie, jest bardzo masę teorii, jak powiedziałem. I to nie chodzi o to, że wszystkie są prawdziwe. Nie. Ale chodzi mi głównie o co? O ten efekt. Końcowy stan. Czyli już koniec tego świata. Ten świat się kończy i szatan chce chociaż na 5 minut swoje mieć. Po prostu i do tego z wszystkimi siłami dążę. Wszystkimi. Jeżeli ludzie tego nie widzą, trudno. Ale ja jestem po to, żeby pokazać to. Po to, żeby jawnie powiedzieć, jak jest. Dlatego ja nie owijam w bawełnę. Ja nie chcę owijać w bawełnę. Po prostu ja nie mówię pięknych słówek tylko o miłości Bożej, bo Bóg jest miłością, tak. Ja wiem, ja o miłości też Bożej mogę powiedzieć pięknie. I właśnie tak jak mówię, zobaczcie, dotyk. Oddzielają nas, żebyśmy się nie dotykali. Afirmacja. Żebyśmy w jakiś sobie uwagę, żebyśmy w jakiś sposób doceniali to, co robimy. Nie chwalili siebie, bo chwalić to trzeba Boga, ale doceniali to, co robimy. Czas. Poświęcali dla siebie czasu. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj ludzie się boją jeden drugiego. Co mówią o jakimś czasie, kochani? Poświęcanie jeden drugiemu. Wszystko to służy rozbiciu. Rozbiciu. Pomoc. Wow, to też jest ograniczone, no bo jeżeli ktoś by nie miał maseczki, to jeden, to drugi drugiemu nie powie o pomocy. Wszystkie te relacje są rozbijane. Prezenty, jakaś radość, inne rzeczy, nie. Dzisiaj powoduje, bo jest coraz więcej psychozy, jest coraz więcej, albo po prostu uciekania w inne te. Chociaż tego już mniej słychać właśnie w alkohol, w inne takie właśnie narkotyki. Mogą nieraz ludzie uciekać. Tym bardziej. W samobójstwa właśnie. Bardzo dużo samobójstw jest.
Ale przecież to nie ma znaczenia jakiegokolwiek, jeżeli chodzi o pandemię, bo najważniejsze, żeby nie umarł na koronawirusa. Ale na samobójstwo popełnić przecież może, przecież to jest normalna rzecz. A co tu takiego wielkiego? Prawda? Tak jak Orban mówił, jeszcze raz przypomnę, doradca prezydenta, jak on na zapalenie opon mózgowych zachoruje, to nie jest takie groźne. Ale COVID to jest tak strasznie groźny. Ale zapalenie opon mózgowych i mózgu, nie. To takie jest tam mało istotna rzecz. Kochani, straszne. Straszne. I ludzie w to wierzą, oczywiście. Przecież tak jest, prawda? No, oczywiście. Co to tam samobójstwa? Co to tam psychiczna strona człowieka? Nie! My tylko na siłę mamy zachować, żebyśmy na COVID-a nie zachowali. Ale po trupach, rozumiecie? Po trupach mamy zachować tylko nasze życie. Po trupach. Ale nam powiedzą, że to ci, którzy mówią prawdę, to są ci niebezpieczni ludzie. No to tak, szatan zawsze kota ogonem obraca i to jest normalne i zawsze tak będzie i zawsze tak było i dzisiaj też tak jest. A więc mamy ten system, że to, co dzisiaj jest, to jest kulminacja tylko tego, co przez wieki było. Władza zawsze chciała mieć władzę, chciała sterować sumieniami ludzkimi. Za średniowiecza mamy Kościół katolicki, który sterował sumieniami odnośnie też duchowych spraw. Łapę położył na wszystko i inkwizycją prowadził ludzi właśnie do totalnego zniewolenia. Przecież to był totalny paranoja, to był totalny strach. Jeden drugiego się bał, dlatego że jeden sąsiad drugiego mógł podwędzić. I dzisiaj to samo. Dzisiaj system wprowadził najpierw tak zwany strach przed jakimś tam Bin Ladenem i innymi. To było wykreowane, robione i ludzie się potwornie bali. Nagle teraz już nie ma Bin Ladena, nie ma niczego, rozumiecie? Nie ma żadnych terrorystów, po prostu nagle jak za palcem dotknął, nie ma. Teraz jest koronawirus, za chwilę będzie co innego, wiecie? No, inna odmiana. A, jak można sterować ludźmi? Z kwiateczka na kwiatek, prawda? I nagle jedno znika całkowicie, drugie jest. I ci rzekomo tacy osiągano tylko co? Żeby preparowano różne sytuacje na ziemi, tak, dokładnie. Preparowano po to, żeby wprowadzać prawa ograniczające jednostkom ich niezbywalną wolność. I o to tu chodziło, żeby ludzi zniewalać. To jest główny cel, zniewolić człowieka. Szatan zawsze miał taki cel. I to nie jest coś nienormalnego. To jest coś normalnego, bo przez całą historię Ziemi to robił. Od samego początku zniewolił umysł Kaina pierwszego, którego zabił swojego brata Abla. Bo on chciał rządzić. I rządzić nie tylko, wiecie, fizycznie, ale on chce wszystkim rządzić. On całkowicie, ty masz być po prostu robotem mu całkowicie podległym. Bo on osiąga to, słuchajcie, on robi podróbkę wszystkiego tego, co robi Bóg. Jeżeli Bóg osiąga miłością coś, prawda, to, że ja się całkowicie Bogu poddaję, całkowicie, bo ja wiem, że mogę się podać w ręce, które się opiekują, które są miłościwe, które mnie poprowadzą, które mnie zbawią, to szatan osiąga to fanatyzmem. Że ludzie fanatyczni są gotowi na wszystko. Ten sam cel osiąga szatan fanatyzmem. I zniewoleniem ludzkości oczywiście. Zniewoleniem strachem ludzkości. Tak, on to osiąga te same parametry. Oczywiście nie te same, ale podobne, bo on wszystko podrabia, oczywiście tak jak on potrafi, prawda? A to, co on ma w sercu, to on ma potworny lęk i potworną nienawiść. Te główne dwa. Ja sam odczułem, Bóg mi to pokazał przy moim nawróceniu. Więc wiem, co to jest i wiem, co, jak ten kawałka natury, jaką Bóg mi pokazał w swojej miłości, żeby pokazać mi dwie strony. Bóg, miłość niesamowita, odczułem tak jakby jednomilionową mi powiedział Bóg tego, co na nowej ziemi przygotował i kawałek szatana natury, że wiedział, że są tylko dwie drogi. Albo całkowicie się poddajesz Bogu, albo się poddasz całkowicie szatanowi. Komu się poddasz, tak będziesz miał. No ja wiem, dużo powie, o niemożliwe, nie, dokładnie są dwie drogi tylko. Tylko dwie. Biblia mówi o tylko dwóch. Żadnych tysiącach. Salomon pisał, że tysiące dróg, ale wszystkie prowadzą do śmierci. Ludziom się wydaje, że mają tysiące dróg, ale one i tak prowadzą do jednego. I to do śmierci wiecznej. Ja już nie mówię tylko o tej fizycznej. Dlatego, kochani, zrozummy tą całą sytuację, w jakiej my jesteśmy dzisiaj. W jakiej żyjemy. Przestańmy się bać czegoś innego bardziej niż Boga. Złapmy Boga mocno i miejmy z Nim więź. To jest jedyne wyjście z tego wszystkiego, z tych znaków czasu, żebyśmy nie ulegli psychozie, paranoi, zamykania się w domach, jakichś różnych innych rzeczy, które ludzie ulegali. Na początku był taki strach, że dużo, później już to się, no, ale nadal dzisiaj jest masa ludzi, którzy są strasznie zmanipulowani tym wszystkim. Po prostu, ale my, jako tym, wiecie, nie ma usprawiedliwienia, jeżeli dajemy się tak zmanipulować, to znaczy, że nasza więź z Chrystusem jest tak nikła.
że dajemy się tak zmanipulować temu systemowi tego świata, który dąży do jednego, władzy. I Kościół katolicki, jeszcze raz do tej myśli, w średniowieczu przez inkwizycję, przez tortury, przez poddawanie się. I to samo dzisiaj jest, kochani. Przecież Bin Laden po World Trade Center, to jest fabrykowanie tej rzeczywistości, on wstawił Authorization Act, już nie pamiętam całej tej nazwy, gdzie na mocy tego aktu mogą wejść do twojego domu, wyrzucić cię z domu, zabrać ciebie, nikomu nic nie mówiąc, mogą cię torturować, znikasz. Mogą sobie robić, co chcą. Tylko dlatego, że było domniemanie, że możesz być terrorystą. Domniemanie. A dzisiaj to samo jest wirusem. Jest domniemanie, że możesz być, albo dzisiaj policjanci też chodzą i zauważcie, to samo robią. Jest, może być domniemanie, że pan zrobi przestępstwo. Czyli jeszcze nie zrobił, ale on może zrobić, jest domniemanie. I wiecie, tym domniemaniem można każdego tak załatwić. Domniemaniem, prawda? Domniemam, że jest, że pan może coś zrobić. Aha, ja sobie mogę wytworzyć, na przykład tak jak było w czasie średniowiecza. Sąsiad i teraz też. Sąsiad powiedział o sąsiedzie, on robi czary. Bo to wtedy było akurat na tapecie. Wtedy przychodziła inkwizycja, brała za bety tego człowieka. Zero sądu jakiekolwiek. Zapomnijcie o czymś. Zapomnijcie o jakiejś sprawiedliwości. O, słowo bardzo wysokie, górnolotne. Szatan nie zna takiego pojęcia. I brali na tortury, na najgorszy, na stos. Nie było problemu. Tylko dlatego, że ktoś powiedział, bo mu się nie spodobał sąsiad. Albo się pokłócił z sąsiadem. Kto był pierwszy, lepszy, poddał. Był bardziej taki, bym powiedział, bezwzględny. No to poszedł, zadenuncjonował, czyli podprowadził. A dzisiaj też władze uczą tego, żebyśmy denuncjowali jeden drugiego. No bo przecież te jednostki są takie złe, prawda? Tak samo na początku wojny to było. Teraz tak samo w Stanach Authorization Act. Jeden drugiego może zadenuncjonować, czyli może go po prostu, wiecie, no, zakapować, pójść i powiedzieć, że ten człowiek to terroryzmem się zajmował. Nie? Od razu przychodzą, tak jak mówię, nie ma to problemu. I to, te ustawy całe już zostają. Nie to, że one są zlikwidowane. Czy myślicie, że ta ustawa została zlikwidowana? Teraz nie słychać o... I logicznym by było, żeby jej nie było wcale. No ale ta ustawa dalej jest. I mimo, że terroryzm nagle znikł, tak jak mówię, jak za dotknięciem różdżką czarodziejską, no wszystko, co wykreowane, może nagle zniknąć, to jest oczywiste. Rzeczywiste tak nie znika. No ale fikcja to oparta na słowach. Kończą się słowa, kończy się fikcja. Kończą się przekazy telewizyjne, kończy się fikcja. Ale dopóki trwają przekazy telewizyjne, fikcja będzie trwać cały czas i programowanie cały czas. Żyjemy w takim czasie i to są wielkie znaki czasu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, kochani. To są wielkie znaki. Oczywiście też inne i zaraz sięgniemy do tych tekstów, kochani, żebyśmy to wiedzieli. Dzisiaj część poruszymy, w następnym nawiasie będzie więcej powiedziane o następnych znakach. Także bądźcie, kochani, ze mną tutaj. Jeżeli Duch Święty pobudza wasze serca, jeżeli wiecie, że to, co wspominam, jest prawdą i rzeczywistością, nie odnoszę się do, jak mówię, ja mówię o tym głównym trzonie, gdzie w Biblii jest napisane o szatanie, jakie on ma plany względem człowieka i tak dalej, to nie jest to żadne, to jest prawda, to jest prawda. I jeżeli człowiek chce coś kombinować i chce mi tu powiedzieć teraz, że nie, to są fikcje, to są fikcje, niech tak uważa. Ja uważam Słowo Boże nie za fikcję, tylko za prawdę. Ktoś może uważać za fikcję. Czego nie? No są tacy. Według twojej wiary ci się stanie. Prawda? Jezus powiedział. No dobrze. Kochani, otworzymy 24 rozdział Mateusza. Tak, zaczniemy tym szablonem, jakby tym wspaniałym tekstem. Słuchajcie, bo to jest taki tekst bardzo klasyczny. I teraz jest od 1 po 7. Słuchajcie, Jezus wszedł ze świątyni i oddalił się, i podeszli do Niego Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątynie. Lecz Jezus powiedział do nich: czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Słuchajcie, ciekawe słowa Jezus powiedział. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Ale co oni widzieli? Mieli widzieć symptomy i znaki. Jakie znaki? Zepsucia narodu izraelskiego. Że to niedługo wszystko się dokończy. Skończy.
że naród pójdzie do niewoli, bo zepsucie jest tak potworne, że Bóg na to patrzeć już nie może. I Jezus powiedział o znakach. Nie widzicie tego wszystkiego? Ale co widzicie? A ja się zapytam was, a nie widzicie dzisiaj tego wszystkiego? Co się dzieje? Nie widzicie tego wszystkiego? Powiecie, zobaczcie, dumnie, my mamy świątynię. I chrześcijanie też powiedzą, ale przecież my wierzymy, my mamy świątynię, my wierzymy, my wszystko z nami jest okej. Nie widzicie tego wszystkiego? Nie widzicie rozkładu chrześcijaństwa? Nie widzicie ekumenii? Nie widzicie innych znaków czasu? Zepsucia, zniewolenia ludzkości, do której mówiłem? Nie widzicie tego wszystkiego? Czy to widzicie? To jest pytanie Jezusa do każdego z nas. I to nie tylko pytanie do uczniów, do nas, czy my to widzimy. No właśnie. Pytanie podstawowe, czy my to widzimy? Jeżeli widzicie, to zobaczcie, co dalej. Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Do czego to dąży? Do destrukcji. Jezus powiedział, czy nie widzicie, że to wszystko dąży do destrukcji? I czy my też nie widzimy, że to wszystko dąży do destrukcji tego świata? Do jednego wielkiego zniewolenia i chaosu i zepsucia totalnego? Nie widzimy. My nawet nie wiemy, i to do chrześcijan mówię, że sądy Boga niedługo będą. Będzie totalnie zniszczona cała ziemia, bo Bóg wyraźnie to powiedział, że dokona tutaj sądów. Ta ziemia będzie spustoszona. Będzie krew ludzka rozlana i jak gnój. Ludzkie ciała będą leżeć na ziemi. Nie widzimy tego wszystkiego, do czego to dąży. Nie widzimy. Widzimy, że będzie szczęśliwie. Wierzymy w te teorie New Age'owskie, że na ziemi będzie piękno, na tej ziemi będzie piękno, cudowność tej grzesznej, że ludzie sami, bez Boga sobie poradzą, zrobią, będzie przepięknie, ludzie chcą w tą utopię wierzyć, wiecie, oni się łapią tego, no bo coś muszą się łapać, jeżeli nie mają Boga i tych obietnic Bożych i nie wierzą temu, no to w coś muszą się łapać, człowiek musi się coś złapać, bo nie wytrzymuje psychicznie inaczej. Więc nawet fikcji, nawet czegoś innego, to nieważne, on się złapie wszystkiego. Brzytwy nawet, prawda, tonący się łapie, jak jest powiedziane. Słuchajcie, on powiedział takie słowa najpierw. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zobaczcie. Za ich czasów, czy nie widzicie tego, co za waszych czasów się dzieje? Po to, żeby nawiązać później do tych znaków, które są teraz już. Żyjemy przy końcu czasu. I Jezus do nas te same słowa kieruje. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Niedługo kamień na kamieniu nie zostanie z waszej świątyni. Do wszystkich chrześcijan teraz mówię. Czy nie widzicie tego, że świątynia waszego serca niedługo będzie rozwalona, jeżeli nie będzie całkowite poddania się Bogu i całkowitego pójścia do Chrystusa i bojaźń dla Boga, a nie dla wirusa, człowieka, nieważne czegokolwiek? Czy nie rozumiecie tego, że wasza świątynia będzie zniszczona, nie zostanie kamień na kamieniu waszej świątyni serca? Ja to mówię z całą powagą i uroczystością, nie po to, żeby kogoś gnębić albo kogoś potępić, absolutnie, żeby postawić, żebyśmy otworzyli oczy, że to się kończy. Sądy Boga przed nami. Czy my to rozumiemy? Czy my naprawdę to rozumiemy? Jezusa słowa mają wymiar też duchowy. Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Tam była fizyczna świątynia, a teraz jest świątynia duchowa, nasze serca. Tak jest napisane, Piotr pisał wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian, że świątynią Bożą jesteśmy, nasze serca. Nie zostanie kamień na kamieniu, czyli będzie potępienie, inaczej mówiąc. Jeżeli nie będziemy widzieć tego wszystkiego i stosownie do tego nie zbliżymy się do Chrystusa, nie poddamy Mu się, nie wejdziemy w Jego pokoje, nie wejdziemy w Jego przestrzeń, nie wejdziemy w twierdzę, jaką jest Jezus, nie wejdziemy pod skrzydła. Tak jak Jezus powiedział do narodu, chciałem ich zebrać jak kokosz pod skrzydła swoje pisklęta, ale nie chcieli. Nie chcieli. Czy my chcemy? Pytam się tak retorycznie. Niech każdy sobie to w sercu odpowie. Czy my naprawdę chcemy być pod skrzydłami Boga? Jeżeli nie rozumiemy tego w ogóle, nie przyjmujemy, to nie chcemy być. Jeżeli nie widzimy tego wszystkiego, co wokoło nas. Kochani, jest to bardzo ważne, dlatego ja o tym mówię w tej chwili. Jest to bardzo ważne, żebyśmy spojrzeli na to. Żebyśmy ujrzeli to całokształt.
bo chodzi o życie wieczne. Dlatego ja o tym mówię. Dlatego ja mówię z takim przejęciem, bo chodzi o życie wieczne. To jest wielka odpowiedzialność, to co mówię. Ale biorę na siebie tę odpowiedzialność, bo wiem, że chodzi o życie wieczne każdego z nas. Każdego wierzącego. Bóg kocha każdego człowieka i dla Niego każda cenna jest ofiara. Nie tylko umierający na COVID czy na jeszcze co. Nie. Każdy człowiek jest cenny. I każda śmierć, a najgorsza jest duchowa. Najgorsza. Ale tego się nie bierze pod uwagę dzisiaj. Nie, najważniejsze, żeby fizyczność zachować, prawda? Ciało. No bo jesteśmy cieleśni, więc ciało jest najważniejsze. Życzę powodzenia, jeżeli ciało jest najważniejsze. Ja mówię do chrześcijan, bo ludzie niewierzący, to dla nich ciało będzie najważniejsze, to fakt. No ale dobrze, idziemy. Kochani, dalej. Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Zobaczcie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i zapytali na osobności. Powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Czyli mamy pierwszą sekwencję, bardzo ważną dla nas, to co przeczytałem, to co rzadko jest poruszane w ten sposób. Bóg dał mi teraz tę mądrość, bo ja tego nie miałem wcześniej, kochani. To wam mówię, jeżeli jest modlitwa, poddanie się Bogu, to Bóg może użyć człowieka jako swoje narzędzie i dać mądrość, której wcześniej ja nie miałem. Ja nie jestem taki mądry. Bóg jest mądry, Bóg jest cudowny i ja Jego będę wywyższał. Ja Jego pragnę, żebyście wy wszyscy wywyższali, tylko Boga, nie lud człowieka. Nie chodzi o żadnego Zbyszka Rutkowskiego, tu chodzi o Boga, o Jego chwałę i moc i oddanie Mu czci. I teraz, Ani, gdy siedział, czyli jest inna już sekwencja, tamta była tak ważna, bo odpowiedział, czy nie widzicie tego wszystkiego, więc to pytanie, ale teraz idziemy dalej. No oni się już zaczęli pytać, no jaki będzie znak tego końca? No bo dla nich zburzenie świątyni, kamień na kamieniu, to był koniec świata dla Żydów. No i też był koniec faktycznie narodu jako wybranego, w tym sensie, że było powołane, wiecie, no, oni jakby dopełnili swego zepsucia. Naród wybrany dopełni swego zepsucia. Tak długo trwali w odstępstwie i w buncie, że aż zostali odrzuceni. Ale ja nie chcę ten temat poruszać dalej. Odrzuceni nie jednostki. Każda jednostka może w pierwszej kolejności jest od Żydów, zbawienie i tam jest obietnice, nadal są nadal wszystkie, wiecie, przekazania, dlatego to ma znaczenie. Ale jako naród zostali odrzuceni, dlatego że nie wypełnili wola Boga, tylko jednostki zostały. I tak samo z każdym będzie innym powołanym przez Boga, nieważne, czy kościołem, czykolwiek, jeżeli nie wypełni wolę Boga, to będzie odrzucony. I resztka wykona. Kamienie będą wołać, poganie będą mówić. Powiem wam tak, tą prawdę, którą ja dzisiaj mówię, ja słucham na internecie, że poganie mówią. Tak, oni wiele rzeczy też mówią nieprawdziwych, ale mówią dużo prawdy. Poganie. Z zawstydzeniem dla każdego chrześcijanina, który tak ufa temu systemowi i uważa się za wielkiego chrześcijanina, a jednocześnie ufa systemowi. Ci ludzie widzą to prawdę i mówią. Mówią wszystko. Naprawdę. Ja wiem, że jak mówię jeszcze raz, oni są poganami, więc mówią też dużo, dużo bzdur, dużo różnych rzeczy, które nieprawdziwe, ale bardzo dużo prawdy, jak słyszę nieraz pewne rzeczy, tam słucham, to naprawdę jest widać, że osoby się no. I oni będą wołać, kamienie będą wołać, poganie będą wołać, bo chrześcijanie tego nie robią. Nie mówią o sądach, nie mówią o bliskim przyjściu Chrystusa. Chrześcijanie to nie mówią. Bo nawet nie wiem, czy sobie zdają sprawę, że Jezus powraca blisko. A może jeszcze nie zdają sobie sprawy nawet z tego. Przecież to ich Pan powraca, ale co mnie, mój Pan, prawda? Jak moim Panem nie jest Jezus, a tylko jest tak zwany Jezus moim Panem, nie wiem, jakiś eucharystyczny, kosmiczny, jakikolwiek inny, fałszywy, no to rzeczywiście ja nie chcę powrotu mojego Pana. No bo to nie jest mój Pan. To nie jest mój Pan. Bo to, że jest Jezus, to nie oznacza, że to musi być Jezus biblijny. Ten prawdziwy. To mówię od razu. Nie musi oznaczać, że to jest Jezus prawdziwy biblijny. I zobaczcie, kochani, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Znak. A Jezus powiedział, to nie chodzi o jeden znak, aczkolwiek ten znak to jest właśnie to. Dążenie do zniewolenia, to jest jeden główny znak, do destrukcji cała ta ziemia dąży. To jest jeden wielki znak, a teraz w tym znaku są pomniejsze znaki, które pokazują na to. Symptomy.
ten główny znak to jest oddzielenie człowieka od Boga. Szatan ma za zadanie jedno i dlatego musi się człowiek podporządkować i to niewolnictwo dla szatana oznacza to właśnie. Bo człowiek, który się podporządkuje całkowicie szatanowi, wtedy będzie oczywiste, że dla niego będzie tragedia. Ja powiem wam tylko takie doświadczenie, bo teraz mi się przypomniało. Miałem taką książkę Spotkanie z Guru. Szandorowska, Barbara bodajże, czy jak ona miała na imię. Kiedyś czytałem tą książkę, gdzieś mam, nawet nie wiem gdzie, w tej chwili tam gdzieś na półce leży. I ona napisała takie Spotkanie z Guru. I ona pisała, że pojechała tam wtedy do tych Indii, prawda, żeby się spotkać z tym guru jakimś tam, już nie pamiętam dokładnie, jak on tam się nazywał, ten guru, a jakiś znany ten guru hinduski. I ona tak uwierzyła. Ona tak po prostu uwierzyła, że on jest tak naprawdę, że on ma te boskie moce, że całkowicie mu się poddała, ale nie jemu. Tylko szatanowi. I wiecie, co usłyszała? Kiedy już to zrobiła, usłyszała taki śmiech potworny, po prostu, i ona dopiero przejrzała na oczy. Szatan już triumfował, ale ona wtedy, wiesz, zrobił ten błąd, że się zaczął śmiać. I ona to zobaczy, ona dopiero zrozumiała, co ona zrobiła, komu się ona poddała. Ona dopiero zrozumiała, komu się tak naprawdę poddała. Nie temu człowiekowi. On był tylko narzędzie. I złapała się, słuchajcie, chciała uciekać. Ona opisała to wszystko, jak było ciężko. Szatan po prostu jej zagradzał drogi, tak, ale w końcu udało jej się. Ona się później nawróciła, gdzieś tam ochrzciła w jakimś kościele protestanckim, już nie pamiętam tam. Ale słuchajcie, chodzi o ten moment tego poddania całkowitego. Zrobiła to, no przecież tak zaufała człowiekowi. No bo widziała go, więc ona to zrobiła dla człowieka, prawda? No bo go widziała, ale tak naprawdę nie poddała się człowiekowi, bo to tylko narzędzie było. Poddała się szatanowi. I szatan triumfował i zaczął po prostu śmiać się. I ona dopiero się skapowała, po ten śmiech usłyszała, że Bóg dał jej, że ona usłyszała, że ten śmiech, że ona dopiero zrozumiała. Gdyby nie ten śmiech, to ona by tego nie zrozumiała wtedy. Ona by dalej była poddana temu guru. Więc chodzi o tą główną rzecz, żeby poddać się szatanowi, żeby on był twoim Bogiem z małej litery, żeby się stał. To wszystko dąży do tego. Znaczy, on dąży do tego, bo Bóg oczywiście dąży do czego innego, żebyśmy się poddali Bogu i żebyśmy szli za Bogiem i zwyciężyli, kiedy Chrystus powróci chwale, żebyśmy zostali zabrani i żyli wiecznie później. Sąd, jeszcze inne fazy, o których będę mówił w innych. Słuchajcie, to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne teraz, co ja tutaj wspominam. I to jest ten główny znak tego czasu, w jakim żyjemy. Bo szatan wypełnia swoją, to co on chce. Mieć władzę totalną nad człowiekiem i nad jego sumieniem, nad wszystkim, żeby człowiek po prostu stał się jego wyznawcą. Albo po dobroci, albo na siłę. To nieważne. Szatan, dla niego to nie ma roli, nie. Albo po dobroci, albo na siłę. Oczywiście on chce, żeby to, wiecie, chce kłamstwem tak zwabić, żeby człowiek rzeczywiście to zrobił, sam siebie. Żeby przyjął fałszywy szabat, niedzielę, umysłem, prawda, będzie znamie na czole zwierzęcia, żeby przyjął rękami, wykonywał odpowiednio stosownie do tego, tak. To jest, wiecie, wielkie jedno spłaszczenie. On to chce. On chce mieć swoich wyznawców i chce mieć takich wyznawców. Przeczytam tutaj ten fragment, wiecie, bardzo ważne. Co to jest pieczęć? Jeszcze raz, oczywiście nie o tym, nie będę rozwijał tego tematu, ale chciałbym zaznaczyć, żebyśmy to się ugruntowywali. Ja już w innych live'ach mówiłem o tym, ale posłuchajcie. Gdy tylko na czołach ludu Bożego zostanie położona pieczęć, nie jest to pieczęć czy znak widzialny, ale utwierdzenie w prawdzie. Zarówno intelektualne, jak i duchowe. Także będą już trwać nieporuszeni, gdy tylko lud Boży zostanie zapieczętowany, przygotowany na przesiew, przesiew nastąpi. Tak naprawdę to już się zaczął. O tak, ludzie, którzy nie rokowali żadnych nadziei, zaczynają żyć duchowo, zaczynają pragnąć Boga, być z Nim, a ci, którzy byli z Bogiem, zaczynają świat, coraz bardziej się świeccy stają, coraz mniej ich interesuje kwestia Boga, w ogóle duchowości i tak dalej, znaczy poddania się Bogu, wiecie, bo to znaczy, bo samo wyznawanie umysłem to nic to jeszcze nie znaczy. Wyrzekli się jego mocy, jak tam pisze, pozór pobożności w Tymoteusza, oni mieli pozór pobożności, a wyrzekł się mocy Bożej do zmiany tego serca. To jest właśnie dzisiejszy świat.
pozór pobożności, wyrzekając się mocy, która jest od Boga, żeby zmienić to serce. Dlatego serce zostaje dalej zepsute, śmierdzące, po prostu natura dalej. I będzie zniszczona grzech i natura grzeszna też. Słuchajcie, jeszcze raz, co to jest? Położona pieczęć, a to nie jest znak widzialny, zauważcie. Pieczęć, jest to pieczęć czy znak widzialny. Nie jest to pieczęć czy znak widzialny, w sensie wizualnego czegoś, ale utwierdzenie w prawdzie, zarówno intelektualne, jak i duchowe. Tak, że będą już trwać nieporuszeni jak skała. O to chodzi Bogu. Pieczęć Boża to jest to, że mają być utwierdzeni. Natomiast szatan chce mieć też swoich wyznawców, którzy są utwierdzeni w tym kłamstwie. Czyli zapieczętowani w kłamstwie, bo oni ojcem kłamstwa i morderstwa i zapieczętowani w tym kłamstwie i morderstwie właśnie takich ludzi on chce. Takich wyznawców. I albo osiąga to jeszcze raz. Osiąga to, dlatego to jest, on chce, żeby przyjąć to też umysłem, żeby oni się mu podali umysłem, ale ludzie to zrobią, ale większość to zrobi, bo się będzie bać. Ilu ludzi dzisiaj boi się tej sytuacji, boi się nie nosić, chociaż wie, że to jest absurd, na przykład truć się, ale będzie, bo się boi kar. Niesłusznych, niekonstytucyjnych, bezprawnych kar. Kochani, jeżeli my ulegamy teraz takim czymś, to powiem wam, że jak będzie kwestia niedzieli i soboty, to tym bardziej ulegniemy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jesteśmy przygotowani na to ulegnięcie. Jeżeli dzisiaj się boimy, to co? Później będziemy się mniej bać? Jeżeli dzisiaj boimy się kar pieniężnych, to później nie będziemy się bać stracić życie? Tak? Później nie będziemy się bać stracić życie. Aha, okej. Okay. Później będziemy jeszcze bardziej się bać. I o to szatanowi chodzi. Kochani, nie ulegajmy temu. To jest mój apel. Oczywiście każdy zrobi według swego sumienia, ale nie ulegajmy tej psychozie. Nie ulegajmy też temu lękowi. Z jakiejkolwiek przyczyny. Nie ulegajmy. Jeżeli dzisiaj ulegamy, później będzie jeszcze większe ulegnięcie. Ale wy myślicie, że teraz uleganie to nie ma znaczenia żadnego. Dopiero tam później, jak będzie niedziela, wow, to będzie dopiero, my staniemy jak skała. Nie. Pamiętajcie, my jesteśmy pieczętowani cały czas i ugruntowywani w prawdzie. To jest pieczęć, to jest pieczętowanie. Ugruntowywanie cały czas w prawdzie. I kiedy już będą całkowicie ugruntowani, to wtedy już się dopełni to pieczętowanie i wtedy ta pieczęć w pełni będzie położona na nas. I wtedy będziemy nieporuszeni, wtedy przyjdzie dekrety niedzielne i tak dalej. I to jest, o to chodzi. I kochani, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo wiem, że ludzie nie do końca rozumieją tego tematu i kiedy ja mówię, że jesteśmy już pieczętowani, to oni już widzą końcówkę tego pieczętowania. Oni nie rozumieją, że pieczętowanie to jest proces. Pieczętowanie to nie jest jeden akt. To będzie dopełnienie już. Tak, ale to dopełnienie miało swój proces, zanim doszło do tego dopełnienia. My musimy to zrozumieć, kochani, że pieczętowanie to jest proces, jak wszystko na ziemi. Jak idziesz do Boga i się zbliżasz, to też proces. Więź coraz bardziej ją pogłębiasz. Jak odchodzisz od Boga, też jest proces, też stopniowo odchodzisz. No nie ma tak, że skaczesz kilometry, robisz jeden krok i później tysiące. Nie ma tak, że skakasz po 10 kilometrów naraz. Nie ma czegoś takiego. Idziesz jeden krok, mały krok, następny, następny, następny. Tak samo jest i tu. To jest proces. I my jesteśmy ugruntowywani zarówno w prawdzie, jak i tym intelektualnie, jak i duchowo cały czas przez Ducha Świętego. Nasze decyzje, nasze poddanie się Chrystusowi wszystkiemu temu służy. Całkowitego ugruntowaniu się w Chrystusa. Żebyśmy stali później jak nieporuszeni, bo kiedy przyjdzie już test lojalności, czyli później czy wybierasz śmierć, czy szabat, to wtedy wybierzemy szabat. O to tu chodzi. I ta pieczęć już pełni, dopełni się, bo my ukoronujemy ten cały proces pieczętowania, ukoronujemy tą pieczęcią właśnie w sensie duchowym, że będziemy wierni Bogu do końca. O to chodzi w tym pieczęci, o wierność Bogu. A ludzie tego nie rozumieją, nawet wierzący. I mówią, zaraz, ale ty mówisz o jakimś pieczętowaniu, a tego pieczętowania nie ma teraz, to dopiero będzie później. To jest tak samo jak z wylaniem Ducha Świętego. Czy myślicie, że teraz czekając na wylanie Ducha Świętego osiągniecie coś, kiedy czekacie na to wylanie późne? To już wam powiem, że nie osiągniecie nic. Dlatego, że teraz mamy korzystać z wylania wczesnego deszczu i z całej mocy iść i działać, a nie siedzieć
na pupie. A jeżeli działamy teraz, ostrzegamy ludzi, to działamy w mocy tego ducha wczesnego. Tak, i później na nas będzie wylany ten późny. Zgadza się. Ale jeżeli uważacie, że będziecie siedzieć w fotelu, nic nie robić i czekać na to wylanie, to wam się tylko tak wydaje. To jest proces. Wszystko jest procesem. Jest kulminacja tego procesu. I ja tylko to powiedziałem, żeby wytłumaczyć tą sytuację, bo są głosy, mnie dochodziły, że ludzie nie rozumieją tego, to co ja mówię, i uważają, że ja mówię jakieś herezje. Ja nie mówię żadnych herezji. Tylko oni nie rozumieją do końca tego tematu. Jeszcze raz powiem cię na ten fragment. To jest ugruntowanie, a myślicie, że ugruntowanie to się staje tak. Tak? I już jesteś ugruntowany, tak? Rozumiem. No świetnie. Jeżeli tak się robi, no to okej. Czyli do, urszka czarodziejska, magia. Pyk! Jesteś, wszystko się uleczyło, wszystko super. Fajna bajka, prawda? Żebyśmy to zrozumieli, że to jest proces, a finalny już, całkowity, to będzie to, kiedy staniemy jak skała. I o to Bogu chodzi. W pieczętowaniu chodzi o wierność Bogu, o skałę, że człowiek będzie jak skała i będzie gotowy na wszystko dla Niego. Kochani, o to ciągle chodzi. O to ciągle chodzi. I taki jest sens tej pieczęci. Wierność Bogu całkowita. I ci będą mieć tą pieczęć, bo oni po prostu będą wierni. Oni w nich prawda będzie ugruntowana i to będzie tą pieczęcią. To nie będzie żaden widzialny znak, to nie będą żadne chipy, a żadne inne jakieś tam nanocząsteczki, cokolwiek innego widzialnego, cokolwiek fizycznego. To jest nieporozumienie wielkie, kochani, co dzisiaj się dzieje. Że szatan nakierowuje już nawet takimi teledyskami, który proponuje wam obejrzeć Don't Go Catty Supermarket. Tam jest taki utwór, który pokazuje to. Oczywiście też nakierowuje, że to jakiś chip będzie jakimś znamieniem zwierzęcia, bo tam jest 666 liczba. Wiesz, to wszystko pokazuje to. To jest oczywiście kłamstwem, ale sam fakt zniewolenia, czyli kontroli, jest tam pokazany. Tam jest pokazany w tym teledysku. Ale na pewno nie, że to jest pieczęć. Jest to spłaszczenie i spowierzchownienie pieczęci Bożej. To jest ugruntowanie prawdy w naszym psychice, bo nasz charakter musi być zmieniony i ugruntowany. I to jest to. Ugruntowanie inaczej, jak jest w prawdzie duchowe, intelektualne, to jest zmiana naszego charakteru. Jest to uświęcenie. I ono musi się dokonać, kochani. I to jest główny motyw tutaj. Najgłówniejszy. No ale wracając, kochani, do tego, co jest naszym tu tym. Co powiedział Jezus na początku? I odpowiedział im, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc, ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Słuchajcie, Jezus bardzo ważną rzecz powiedział. Pierwszy znak najważniejszy, jaki jest, tutaj w tym przy końcu czasu będzie zwiedzenie. Na każdych płaszczyznach. I chcę wam powiedzieć, że my żyjemy w jednym wielkim matriksie już od jakiegoś dłuższego czasu iluzji. Rzeczywistość, która jest przedstawiana nam, zupełnie jest inna. Dla tych rządzących. Oni co innego chcą skreować. Ale co innego nam jest ciągle przedstawiane. I usypianie, i utrzymywanie w powiedzmy znośnym stanie. Ludzie, żeby czasami nie wypuchnęli, nie wyszli na ulicę, żeby się nie buntowali. Iluzja wyboru, iluzja innych rzeczy, czy to w jakichkolwiek sferach. Jest to proces tak złożony, bo dotyczący wszelakiej sfery naszego życia. Czy technologii, czy czegokolwiek. Słuchajcie, to nie ma znaczenia tutaj. Nie będę tu się rozczłonkowywał. Chodzi mi tylko o to, że zwiedzenie jest tak wielkie i dlatego Jezus powiedział przy końcu czasu, mówiąc to, że wielu zwodzicieli, wiecie, my się zatrzymujemy tylko na tym, że wielu powstanie i powie, że jest z Chrystusami i tyle. I myślimy, że to tylko o to chodzi. Ale tu chodzi o to, że ten, który dopiero chce być Chrystusem i być zwieść, to ten, on się objawi. Już niedługo. Antychryst. Oczywiście, szatan sam w swojej postaci jako anioł światłości i będzie mówił przepiękne słowa miłości. Każdy, kto zobaczy, pójdzie, będzie zwiedziony jego mocą i uwierzy, że to jest Mesjasz, to jest Jezus. On mówi tak piękne słowa, niemożliwe, żeby to był szatan. Absolutnie! Dopiero jak usłyszał śmiech, jeżeli usłyszą, to może zrozumieją. Szydzący śmiech. Może zrozumieją.
Szatan też przyjdzie jako anioł światłości. Wszyscy dzisiaj, zobaczcie, kreuje się wybawicieli. Dzisiaj świat tak już zdeprawowany, tak zepsuty, że my widzimy tylko czubek góry lodowej, kochani, tego. Ja nie będę opowiadał o tym, bo to nie dzisiejsza tego, żeby, wiecie, opowiadać. To, co się dzisiaj wyrabia, my sobie nie wyobrażamy nawet. To, co już kiedyś wam wspominałem, w dużych miastach zepsucie jest takie, ale chodzi o to rządzących, ci, którzy kreują to, gabinet cieni. Natomiast nawet i na dole, słuchajcie, jest zepsucie totalne. Morderstwa w dużych miastach, co sekunda w Nowym Jorku, co kilka sekund jest morderstwo, gwałt, kradzież i tego typu sprawy. To jest tam normą już, za przeproszeniem się staje. Zepsucie jest tak potworne. A zepsucie elit jest też tak potworne, tylko to wszystko jest utrzymywane w ścisłej tajemnicy. I powiem wam tylko przykład, bo to jest film już nie nowy, ale kiedy George i Kerry odpowiadali na pytanie, jeden student się ich zapytał, na moim tym jest, także możecie sobie zobaczyć, tam Czaszka i Piszczele, to jest to stowarzyszenie, to jest to i takie masońskie stowarzyszenie. I jeden student zapytał, niewygodne pytanie zadał. Słuchajcie, ale wiecie, już nie samo to pytanie mnie interesuje, tylko wiecie, reakcja ludzi. Zadał pytanie, który powiedział, czy wyście byli w tej organizacji Piszczeli i Czaszki. I wiecie, co się stało? On dokończył pytanie, podeszła ochrona, złapała go za ubrania, wyciągnęli go i ludzie klaskali. Rozumiecie to? Klaskali. I co zrobili z nim? Poszli na koniec sali, nawet nie wyszli z tej sali. Wzięli paralizator i zaczęli mu zadawać ból tym paralizatorem prądu. Zaczęli go testować na sali. I myślicie, że ktoś interweniował z tych ludzi, którzy siedzieli i słuchali tego? Wiecie, jest to szokujące. Szokujące. Oni to zrobili na sali. Oni nawet nie robili tego na zewnątrz. On krzyczał z bólu tylko dlatego, że zadał niewygodne pytanie. Podoba wam się taka rzeczywistość? I uważacie, że to jest normalna rzeczywistość, prawda? No przecież tak należy zrobić, bo on niewygodne pytanie zadał. Lamech, wiecie, w Biblii powiedział, ja jestem gotów zabić chłopaka, który zrobi mi siniak. No tak jest w Biblii napisane. Jestem gotów zabić chłopczyka czy chłopaka, który mi zrobi siniec. Czyli tak porównując, czyli ten mi się zadał pytanie niewygodne, paralizatorem go. Przy wszystkich. I tylko jedna kobieta wstała i podeszła trochę tak tam i między tym kamerą a tym, kto nagrywa, i mówi, oni go testują, dlaczego oni to robią? Coś takiego, już nie pamiętam dokładnie te słowa. Jedna kobieta tylko cokolwiek powiedziała. Wstała. Resztę ludzi siedziało i większość klaskała. Klaskała. A on mówi, co wy robicie? Co wy robicie? Co wy? On myślał, że to jakieś żarty, wiecie, a oni go biorą naprawdę, faktycznie i ten... Tylko, że wolność. Mamy wolność. Mamy wolność, prawda? To jest wolność. W Stanach, Ameryka, kraj wolności. Tak? Fajną wolność mamy. Podoba wam się ta wolność? Masz mówić tak, jak ja ci powiem. Masz tańczyć tak, jak ja ci zagram. A spróbuj inaczej, to cię przetestuję prądem. Albo czym innym. Jeszcze, żebyś przeżył. A mogę też cię zabić. Nie ma problemu. Zadać cierpienia, tortury. Mamy przecież wolność. Prawda? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Niezawisłymi. A mogą z nami robić, co chcą. Już. Prawa są już takie. A? To, co wam wspominałem w Hiszpanii. 48 godzin ci nie ma w domu. To jest prawo. Prawo. Ale myślicie, że w mediach tego spotkacie? Absolutnie, bo to jest specjalnie robione, żebyśmy nie wiedzieli o tym. Jakieś tam, ja się doszukam na internecie, nie znalazłem. Myślę, że Bóg to pokierował mnie do tego, bo ja specjalnie tego nie szukałem, ale trafiłem na to przez tak zwany przypadek, gdzie kobieta opisywała prawo 48 godzin. Nie macie w domu, twój dom zajmuje ktoś obcy. I ty płacisz za ten dom, ale ty już nie mieszkasz w tym domu. Ktoś powie, nie, to jest jakaś bzdura, co ty mówisz, to chyba żartujesz. Nie, ja nie żartuję. Tak samo jak nie żartuję, jak prawnik znany, który mówił, że w Filipinach jest tak, że jak ktoś nie ma maseczki,
może kulę w łeb dostać. Żartujesz chyba? Nie, ja nie żartuję. Tak jest na ziemi. Tak już się robi. Ja nie żartuję. To są znaki. Ale nie, niemożliwe. No przecież wyprzemy, prawda? No, nie, to jest fikcja. To kłamiesz, bzdury mówisz. Ja wiem lepiej. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Kochani, obudźmy się. Obudźmy się. Jesteśmy totalnie w iluzji. Ja rozumiem słowa Jezusa. Uważajcie, aby was to nie zwiódł. Słuchajcie, uważajcie. Wiecie, o proroczym natchnieniu Ellen White pisała, że my chodzimy dzisiaj po zaczarowanym terenie szatana. Czy my rozumiemy te słowa? To są te słowa Jezusa też, tylko jakby inaczej, jakby porównanie do tych słów. Chodzimy po zaczarowanym terenie szatana. A co to znaczy? Że on jest zaczarowany. A wiecie, co to jest zaczarowanie? To jest iluzja. Czy my to rozumiemy, te słowa? Nie, nie rozumiemy tych słów. Nie rozumiemy ich. Nie chcemy uwierzyć w to. Na nas się to wydaje zbyt fantastyczne. Zaczarowanym terenie szatana. Co to znaczy? Iluzja, iluzja. Obtacza cię jedna wielka iluzja. Ja nie mówię, że wszyscy są źli, wszyscy teraz za szczuty pies ucieknę w domu i się schowam i będę uciekał. Nie, nie będę tego robił. Ja będę szedł i będę głosił. Ale to nie zmienia faktu, że jest jedna wielka iluzja. Uważajcie, aby was to nie zwiódł. Dlaczego Jezus powiedział to na początku? Bo ta iluzja będzie tak wielka. Będzie tak potworna. Uważajcie na tych, żeby was to nie zwiódł. I o ile Jezus tu uwidocznił to, że ten, kto się poda konkretnie za Chrystusa, ale tak naprawdę, żeby was inni ludzie też nie zwiedli różnymi rzeczami. Najważniejsze, żebyście nie uwierzyli ludziom. I wiecie, dlaczego jeszcze tu jest? To, co mało kto widzi w tym tekście. Poleganie na człowieku. Humanizm. Uważaj, aby was ktoś nie zwiódł. Wiecie, dlaczego będzie tyle zwiedzeń? Jest. I ludzie tak ulegają? Bo są nauczeni wierzyć człowiekowi, nie Bogu. W humanizm. W przywódców, przy jakichś ekspertów, jakichś fachowców i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że my mamy wszystkim nie ufać, wszystkich źle traktować. Nie o to chodzi, tylko mamy sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Czy ten, który mówi, mówi prawdę. Jeżeli mówi fałsz, ja odrzucam. Tak jak pismo. Pismo mam, sprawdzam. Jeżeli ktoś mówi niezgodnie z Pismem Świętym, to jest fałsz i tyle. I dla mnie to nie ma znaczenia, jakie on będzie argumenty na siłę teksty przytaczał, bo wiecie, żonglerka słowami, co jest, oj, tekstami biblijnymi jest niesamowita. Taki przykład jeszcze raz powiem, niedzieli nawet. Szonglerka słowami, że niedziela jest święta, udowodnią i koniec biblijnie. Czego się nie da udowodnić. Życzę powodzenia. Jeżeli widzą, wierzą w tej fikcji i chcą wierzyć, no to mają wolną wolę. Przecież to nikt im nie zabrania. Słuchajcie, dlatego to ma tak ważny wydźwięk dla nas. Znak podstawowy. Uważajcie, aby was kto nie zwiódł. Przestańcie polegać na człowieku, bo on jest tylko tchnieniem. Przestańcie polegać na autorytetach. Przestańcie swoje życie kłaść w ręce autorytetów. Przestańcie swoje życie zawodowe, duchowe, zdrowotne, zdrowie, cokolwiek kłaść w ręce autorytetów. Przestańcie. Ale my nie przestaniemy, bo jesteśmy nauczeni, że właśnie autorytety są i oni, my mamy polegać się, opierać na autorytetach, prawda? Na lekarzach, na teologach, na innych i tak dalej, przywódcach różnych, i politycznych, i religijnych, jakikolwiek innych. Przestańcie to robić, bo będziecie zwiedzeni. My mamy polegać na Bogu. Oczywiście Bóg może się posłużyć ludźmi, pewnie, że tak. Dlatego mamy badać, nie traktować wszystkich do jednego wora, ale najwięcej, ale bardzo dużo zwodzicieli w tej świecie iluzji. Musimy wiedzieć, że my żyjemy w świecie iluzji dzisiaj. Jeżeli my tego nie rozumiemy i nie umiemy łączyć faktów, no niestety jest tak. Jeden człowiek bardzo dobrze napisał o ludziach, którzy, nazwał ich głupcami pandemicznymi, o ludziach, którzy totalnie wierzą temu systemowi. W ogóle nie widzą całokształtu sytuacji. W 6 punktach to zawarł. Ja też mam to na tym. To są pandemiczni głupcy. Możecie sobie wpisać pandemiczni ci, może w wyszukiwarkę. Mi nie chodzi o to, żeby obrażać ludzi tych, bo oni są biednymi ludźmi, którzy, system odpowiada za to i ja się nie śmieję z tego. To jest tragiczne. To jest tragiczne. Jak można manipulować społeczeństwem? Jak można, jak stadem bydła? I powiem wam tak.
Wiecie, jak to jest? Zrobiono kiedyś eksperyment. Postawili tekturowe ogrodzenie i pachołki. I bydło to było, czy jakieś duże zwierzęta, w każdym razie już nie pamiętam, czy to były konie, czy, no, nieważne, czy coś jakiegoś takie podobne do koni. W każdym razie to były duże, olbrzymie zwierzęta. I słuchajcie, ty były tekturowata, ale one miały zakodowane, że za tą tekturę się nie wychodzi. One miały w psychice. I wiecie co? Przecież mógł lekko nogą ruszyć i mógł wybiec na wolność. Ale on tego nie zrobił. Bo on miał zakodowane, że tektura jest i koniec. I jeszcze jeden eksperyment psychologiczny wam opowiem. Jak można manipulować ludźmi. Oglądałem go. Jest przychodnia. Jest ta pani, która rejestruje. Jest gabinet tam pod zamknięciem. I siedzą ludzie. I nagle, słuchajcie, jedna osoba wstaje i siada. I tylko jeszcze wspomnę, że na początku tego eksperymentu to byli aktorzy i była jedna osoba nie aktorem, która nie wiedziała, że gra rolę. Ona nie wiedziała, nie była świadoma. A reszcie byli świadomi, ale później już przychodzili ludzie całkowicie nieświadomi, tak jak ta pierwsza. Ale na początku byli aktorzy. I słuchajcie, i ci aktorzy tak, jeden wstał, najpierw był sygnał, przepraszam, i on wstał i siadł za chwilę. No to ona tak spojrzała po prostu na niego w szoku, zaskoczona, co się dzieje. Okej. Znów to samo za chwilę. Co jakieś odstępy czasu, następna osoba wstała. I ci ludzie zaczęli tak stawać i siadać. Wiecie, i ci wszyscy ludzie, bo oni grali akurat na początku, bo to był ten eksperyment, w jaki sposób można człowieka. I ta dziewczyna, która nie wiedziała, ona nie grała roli, bo ona nie była aktorką, bo ona nie wiedziała, że to jest eksperyment, zaczęła też wstawać. Bo ona zobaczyła, na początku pomyślała, co to, jakieś dziwaractwo, ale później przyjęła to, nie pytając się w ogóle o zasadność tego. Czy to ma jakiś sens w ogóle? Nie. Ona wstawała i siadała. I wiecie, została sama. I sama, wiesz, ci aktorzy wyszli wszyscy. Niby weszli tam do tego gabinetu, oczywiście zostali przyjęci. I ona sama wstawała i siadała nad sygnał. Mało tego. Kiedy zaczęli przychodzić inni ludzie, tak jak ona, nie wiedzieli o tym. Na początku patrzyli na nią, ona wstawała i siadała. I ona była dumna z tego nawet. Dumna, słuchajcie, tam było pokazane, że ona dumna, że ona wstaje i siada i ona jest tym prekursorem tego. Wyobrażacie to sobie? Tak można kodować ludzi. Bardzo prosto, bardzo szybko. Ja mam brzozę też podane, no on śmieszne takie różne robi te, ale wiecie, ten śmieszny film pokazuje stopień manipulacji społeczeństwem. On stał z wałkiem normalnym tam do tego, do włosów, co się wyciera, ubrania i mówi, proszę się zatrzymać, ja będę badać pana. A na co? A na COVID-a. Nieraz tam powiedział, a na to, czy pan coś nie wnoszą, coś metalowego, coś takiego. Raz mówił tak, raz tak, wiecie, nieważne. Po prostu i tym wałkiem oblatywał i ludzie się zatrzymywali. Wszyscy. Jeden się tylko zaśmiał, bo zobaczył, że to wałek. Po prostu on go pojechał i zobaczył, że to wałek, on się po prostu zaśmiał i poszedł. Ale słuchajcie, ludzie ulegają nawet w takich rzeczach. Jest to niewyobrażalne, jak można sterować ludźmi. On powiedział, proszę się zatrzymać. Oni się w ogóle nie pytali o zasadność. Tam jeden może mężczyzna się zapytał, po co to? A, no bo on tam powiedział krótko i tyle, nie? No, odpowiedział. A COVID albo co? Nieraz po prostu siedzimy pod nosem. Słuchajcie, eksperyment zrobiony. I ludzie rozkładali ręce, on ich przelatywał tym wałkiem. Mówi, ty pan coś takiego tym porozpozna? Oczywiście, on powiedział. Oczywiście. Pan rozpozna, że ja jestem chora czy coś? Oczywiście. To... Mógłbym więcej, ale to nie ma sensu. Kochani, to są te eksperymenty, dlatego pamiętajmy tutaj z Mateusza, to jest dla nas najważniejsze, dlatego ja się tak zatrzymuję na tym, żebyśmy sobie uświadomili, jakie to jest ważne, żebyśmy nie zostali zwiedzeni. I to nie chodzi tylko, że ktoś wam powie wprost, że ja jestem Chrystusem, a ja odrzucę to. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy przestali polegać na człowieku i sfery życia zaczęli polegać na Bogu. Tylko na Bogu. Człowiek może być użyty, owszem, chwała Bogu, jeżeli użyje człowieka, możemy też. Tu nie chodzi o to, że może nie użyć czy coś, tylko mi chodzi o to, że my mamy całkowicie polegać tylko na Bogu, nie na człowieku. Na żadnym człowieku oparcia z ciała nie możesz robić, bo jak robisz, to jesteś przeklęty. Biblia mówi o tym wyraźnie.
A dzisiaj niestety masę chrześcijan robi oparcie w człowieku, w ciele. Od 6. Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach i uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Kochani, ostatnio słuchałem radiowy wywiad, wcześniejszy, tam sprzed lat, nie wiem ilu, Adolfa Kudlińskiego, który odszedł z tego świata. Nie wnikam w jaki sposób, czy ktoś mu pomógł, czy nie. W każdym razie już go nie ma. I on, wywiad z nim, i się okazało, że on był w Legii Cudzoziemskiej. Jest to płatni mordercy, on opowiadał o tym, opowiadał okropne rzeczy, on był majorem nawet tam. Co oni robili? Za pieniądze. Za duże pieniądze. Po prostu potężne pieniądze są przepływywani. I to w ramach prawa, oczywiście mówi się, że Legia Cudzoziemska to cudowne, to takie interwencje, tak jak wszystkie inne, ta fikcja jest tworzona, ta iluzja, jedna wielka iluzja i ludzie w to wierzą, a prawda jest zgoła okropna wręcz. I konflikty zbrojne. I on powiedział tak, jeżeli myślicie, że dzisiaj jest pokój na ziemi, to jest jedno wielkie kłamstwo. Żadnego pokoju nie ma. Te konflikty wszędzie trwają i bardzo małe, bardzo duże są wysyłani tu na akcję, tam na akcję. W ogóle tego się nie mówi w telewizji. Oczywiście i tego nie ma, bo jeżeli nie ma w telewizji, to nie ma tego, prawda? My tego nie słyszymy, więc nie ma. Dla nas nie istnieje to. To się wszystko dzieje. To się wszystko dzieje. I jakie bestialstwa oni robią, różne rzeczy. Co z nimi ci ludzie robią? To, co było, wiesz, jak było nakręcone. Wiecie, wojny to są nakręcane sytuacje. Jak Amerykanie nie chcieli przystąpić do wojny, to wiecie, co zrobiono? Celowo wysłano statek parowy, pasażerski na wody niemieckie. I Niemcy powiedzieli, że strącą ubotem po prostu taki statek. No ale oni celowo to zrobili. I ten statek płynął na wody, Niemcy strącili i wtedy Amerykanie się wkurzyli i przystąpili do wojny. I wiele, wiele innych takich. Kreowanie wojen, kreowanie konfliktów, bo na wojnie, na innych jest wielki pieniądz, wielki potencjał, przetrzebi się ludzi, później jest tak zwane odbudowywanie. My jesteśmy święcie przekonani, że to się dzieje po prostu tak przypadkowo. Wierzmy w to. Wierzmy w to. Dalej. Natomiast ja wierzę to, co Biblia mówi, a tu usłyszycie o wieści wojenne. Słuchajcie, pamiętacie ten fragment o pokoju? Może otwórzmy teraz tak na chwilę, przejdziemy tam, żebyśmy to lepiej zrozumieli. Jest to pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział. Otwórzmy go, kochani. I tam przeczytamy pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. I od 1 do 3 najpierw. O czasach i porach, bracia, nie potrzebujemy wam, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Przepraszam. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba. Bo jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej. Widzicie. Wy wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czuwajmy, czuwajmy. Jeszcze raz, żeby was kto nie zwiódł, was kto nie zwiódł. To jest pierwszy znak, bardzo ważny. Ci bowiem, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy w nocy się upijają, ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz byśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I na tym się zatrzymajmy. On nie przeznaczył nas na śmierć, bo nie, czuwajmy. Zaraz do tego wrócimy, do tego wątku. Zobaczcie, co to jest napisane. Będą mówić pokój i bezpieczeństwo.
to jest ta iluzja tworzona następna przez tych władców. Oni mówią, my chcemy pokoju, my chcemy dobrobytu, my chcemy piękna, a szatan chce chaosu. Ale on daje tą otoczkę, to piękne, to takie, weź ten narkotyk, on będzie cudownie cię wprowadzi w takie odloty cudowne, ale nie mówi, co później będzie. I tak samo teraz też nie jest mówione. Pokój i bezpieczeństwo. A pod przykrywką pokoju i bezpieczeństwo wojny są robione, przejmowanie z krajów, rewolty dla biznesu. Irak, przejmowanie. Dzisiaj można każdego człowieka zrobić najgorszego wroga. I dzisiaj ludzie ulegną temu, tej manipulacji. Bo jest TV. Myślicie, że TV to dotyczy tylko kwestii wirusa czy tego? Nie, to było już wcześniej stosowane. Kreowanie rzeczywistości, nieważne jakiej, wojen, czegokolwiek. Zrobienie z danego człowieka najgorszego potwora, wykreowanie jakiegoś Bin Ladena, jakichś ludzi, których nie było czy coś, a później zdjęcia robione i tak dalej. Wszystko można dzisiaj spreparować, wszystko można zrobić, żeby to udowodnić, że tak jest. Ale dzisiaj to ludzie przyjmą, bo to główny nurt mówi. Dzisiaj to bezkrytycznie ludzie przyjmą, bo to główny nurt mówi. Ale jak powiesz, że to jest nieprawdą, to zaraz ci powiem, będą punktować, a to masz prawdę, a to sprawdziłeś, a to zrobiłeś? A ten post jest na 100% jesteś pewny zweryfikowany? A oni na 100% weryfikują media? Czy mówią prawdę? Nie. No bo przecież to media mówią. Główne. Świetnie. Idźmy tą drogą dalej. Tylko życzę powodzenia. Tylko życzę powodzenia. Życzę powodzenia w tym czasie stąpania po zaczarowanym terenie szatana. Tak ufając systemowi. Życzę powodzenia. I kochani, zobaczcie, co jest napisane. Przyjdzie jak złodziej. Jak złodziej. Najmniej się będziecie tego spodziewać. Ale gdy będą mówić, a co dzisiaj mówią? Właśnie pokój i bezpieczeństwo, a wojna za wojną. Myślicie, że tu ja nie mówię o światowych wojnach, ale o rewoltach, o tych innych rzeczach, o których nawet w ogóle w telewizji nie ma. To, co Kudliński powiedział, że jeżeli ktoś powie, że dzisiaj jest pokój, to on powiedział, że to jest nonsens. Posłuchajcie, znajdźcie ten wywiad. On to mówił do radia, wstrząsający wywiad. Bardzo mocno o scenach drastycznych mówił. I mówi, to wszystko jest dla biznesu, dla kasy, dla zniewolenia ludzi, ale my wiemy, że za pieniądzem idzie władza, a władza za zniewoleniem. Bo władzy nigdy, wiecie, tak jak Aaron Russo miał wywiad z Rockefellerem, znaczy wywiad, przepraszam, z nim był wywiad z Aaronem, ale on mówił o swojej przyjaźni z tym Nicholasem Rockefellerem, który mówił mu pewne rzeczy, ale on później zerwał to przyjaźń, bo jednak nie poszedł na te układy z nimi. On mu proponował, on mu mówił, myśmy to zrobili, my wejdziemy do Iraku, to było jeszcze przed Irakiem, my wejdziemy, zajmiemy Irak, zrobimy to, zrobimy tamto. Mówimy, to zrobimy. To nie jest problem. Wiecie, dzisiaj sterowanie jest takie. Myśmy wykreowali to, tamto. Myślicie, że wykreowanie to tylko na marginesie. Obejrzyjcie sobie ten wywiad. Na marginesie człowiek, który powiedział, że on mu mówi, ten Nicholas się go zapytał, Rockefeller, a co myślisz o równouprawnieniu kobiet? On mówi, no jak to co? No bardzo dobrze, no bo były zniewolone i tak dalej, i tak dalej. On mówi, głupi jesteś. Mówi, a czego jestem głupi? No bo myśmy to wykreowali. To nie jest kreacja kobiet. To myśmy wykreowali. Po co? Żeby mieć podatki jeszcze od kobiet, bo jak były domy, to mężczyźni przeważnie pracowali, kobiety były w domu, wychowywały dzieci. I druga, osiągnęli cel, żeby przyjąć dzieci. Żebyśmy wychowali państwo dzieci. Żłobki, przedszkola, inne szkoły. Żeby nie rodzina wychowywała, nie matka dawała te podstawy. Jeżeli matka wierząca, to podstawy wierzące. Nie, państwo, żeby wychowywało. Osiągnęli te dwa cele. I dlatego zrobili równouprawnienie kobiet. Ale oczywiście to tylko teoria spiskowa. Tak, tak. Mhm. No, tak sobie wytłumaczmy. Okej. Okay. Prawda? No dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, wy nie jesteście w ciemności, aby ten dzień was zaskoczył jak złodziej. Słuchajcie, dzisiaj wszędzie jest to. Dzisiaj Chrystus przychodzi w chwale, w majestacie, już bardzo bliskie jest. Trąby powinny być nastawione, a wszędzie jest spokój i bezpieczeństwo. Śpijcie dalej wygodnie. Śpijcie, a będzie dobrze. Pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. A jednocześnie, w tym samym czasie, wojna, konflikty, przejęcia, mordowania ludzi, różne niuanse się dzieją cały czas. Cały czas Legia jest wysyłana to tu, to tam, w różne miejsca. Jak mordowali, co robili,
wiecie, po prostu on opowiada. I to nieodosobniony przypadek. Psychika jest tak już zniekształcona takich ludzi po takim czymś, tak samo jak po wojnie w Wietnamie, która była wykreowana, też, że tam niby jakiś tam coś Chińczycy zaatakowali Amerykanów i tak dalej, wykreowane to było, żeby był pretekst do zaatakowania i później ci ludzie, którzy tam zginęli, albo Amerykanie, którzy wrócili, zobaczcie, co się z tymi Amerykanami działało. Albo byli bez nóg, bez rąk, oni tam piekło przeżyli. Bo się pchali tam, gdzie nie powinni, bo wykonywali rozkazy tych, którzy nimi sterowali jak chcieli, dla kasy, dla innych celów. Dla przejęć jakichś interesów konkretnych. I ci ludzie tam ginęli i z psychiką totalnie zniszczoną wracali później do Stanów. Myślicie, że oni mieli odszkodowanie albo mieli, że się państwo nimi zajmowało? Kopnęło ich w pupę. Tak jak dzisiaj się będzie kopać w pupę wszystkich, którzy będą chorować po szczepionkach, bo innych przecież nie ma żadnej odpowiedzialności przecież. Nie? No po co, no, matko? Bydło? Bydło chce mieć odpowiedzialność jakieś? My mamy za to, że zaszczepimy bydło, że będą chorować, że będą umierać. My mamy mieć odpowiedzialność? Chyba żartujecie. My jesteśmy władcami tego świata. My nie mamy odpowiedzialności. Oczywiście też zabierzemy tą odpowiedzialność i wszystkim, którzy nam służą, prawda, na ten moment, żeby też nie mieli odpowiedzialności, bo tak to by się nie chcieli zgodzić może, prawda, gdyby musieli później odpowiadać. Ale po co odpowiedzialność, prawda? To jest takie niemodne dzisiaj słowo. Nie, odpowiedzialność to mają tylko motłoch ma mieć odpowiedzialność, ale my jesteśmy elitą, my jesteśmy poza motłochem, my jesteśmy wyżej. Motłoch jest tylko odpowiedzialność, bydło to ludzkie tylko odpowiedzialność. Tak, bardzo mocne słowa. A chcę wam powiedzieć, że Kissinger powiedział takie słowa. Będziemy ich eksterminować za ich własne pieniądze. I robią to tym eksperymentem i tą tak zwaną szczepionką, która nie jest szczepionką. Robią to z nami. I dlatego tak bardzo chcą zaszczepić wszystkich ludzi na siebie. Zdrowych też. Jak to lekarz powiedział, a teraz mamy lek dla ludzi zdrowych. O, jak fajnie, nie? Już był dla chorych, to teraz dla zdrowych mamy, a... Oczywiście to tylko teorie spiskowe, także nie przejmujcie się tym zupełnie. Ja już tak ironicznie mówię, wiecie, bo po prostu ja się nie boję tego słowa. Nie boję się żadnych słów, że ktoś weźmie, że teorie spiskowe mówię. Nie, ja mówię o Biblii tutaj i mówię tego, do czego dąży szatan. Jeżeli teorie spiskowe są Biblii, a w Bibliach masę spisku było, na Jezusa był spisek, na wszystko, przez wieki pełno spisków było, mordowania, zabijania, usuwania ludzi. Nie, przecież żadnych spisków nie było. Przecież to tylko teorie są spiskowe. Przecież dzisiaj też nie ma żadnych spisków. Przy końcu czasu chodzimy po zaczarowanym terenie szatana, ale przecież szatan ma czasu niewiele, ale przecież żadnego spisku nie ma. Wszystko jest w porządku. Wszystko są teorie. Super. Fajną wiarę. Życzę wam powodzenia z tą wiarą. Wracając do tego. Wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was zaskoczył ten dzień jak złodziej. Nie jesteście, bo wy widzicie. Czy widzicie to wszystko? Pamiętacie słowa Jezusa? Wy jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. Kochani, nie bądźmy otumanieni winem Babilonu. Iluzją Babilonu. Co to jest wino Babilonu? To jest właśnie ta iluzja. Iluzja w ten świat, ta ufność temu światu, przyjęcie wzorców tego świata, to jest ta iluzja. To jest ta jedna wielka iluzja, to jest wino Babilonu. I ono powoduje rozwiązanie, ono nierząd powoduje. Nierząd, że my stajemy się, bo my się łączymy z tym światem, bardziej ufamy temu światu niż Bogu. I my się łączymy z tym światem, my cudzołożymy z tym światem. A cudzołożników Bóg nie zbawi, jak nam powiedział w liście do Jakuba, w 4 rozdziale, 4 wersecie, że cudzołożnicy, cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Każdy, kto się przyjaźni ze światem, jest wrogiem wobec Boga. Ale przecież to mało istotne sprawy, prawda? A jak się można przyjaźnić ze światem? A no ufając temu światu, proste. Komu ufasz, no to tak masz. Będziesz zwiedziony. Dlatego pokój i bezpieczeństwo, dlatego mamy te wojenne wieści, to będzie początek boleści. Początek boleści. Kochani, to jest... To się nasila i będzie coraz większe wołanie o pokój. I w agendzie 2021-2030 jest napisane, że chodzi o pokój, chodzi o ten, wiecie, to te piękne pudełeczko takie, napisów, opisów,
papier wszystko przyjmie, słowa też, usta też wszystko mogą wypowiedzieć. A czy to jest prawdziwe, czy nie, czy, a to nie ma znaczenia. Wszystko może. I piękne słówka okrągłe są dane. I ludzie to łykają. I ludzie to łykają. Ale jednocześnie góra robi wszystko, żeby zdyskredytować takich ludzi. Żeby pozbawiać życia, wiadomo, że jeżeli są zagrożeniem dla nich i dla ich systemu, dla tego rządów, które chcą wprowadzić tego nowego ładu, nowej rzeczywistości, nowego porządku, nieważne jakby to nazwiało, oni są likwidowani, bo jeżeli mają wielkie znaczenie, tak jak mówiła Judy Malkowicz, znany światowy naukowiec z zakresu biologii i tak dalej, została zdyskredytowana, ale jej proponowane potężne pieniądze, żeby milczała, żeby przeszła na ich stronę, potężne pieniądze. Ona powiedziała, że ona się nie da przekupić. Mało jest takich ludzi. Oj, bardzo mało. Większość to lubi pieniążki. Po co se będzie problem robić? Ale później będą mieć wielki problem, jak przyjdzie Jezus. O, jaki oni będą mieć problem? Jaki? Ano, zobaczą. Zobaczą, jaki problem będą mieć. Oj, współczuję. A nawet i nie, bo to się zadzieje tak, dlatego że ci ludzie sami to wybiorą. Ale co ja będę mówił? Przyjdzie czas, przyjdzie wypełnienie, w praniu wszystko wyjdzie, jak mówię. Ja wielokrotnie, wiecie, jak rozmawiam z ludźmi, a ktoś jest przekonany do swoich racji, to ja mówię tylko, nie ma problemu, zakończmy naszą rozmowę z szacunkiem, bo ja szanuję, bo Bóg mnie uczy miłości i szacunku do każdego osoby, nawet jak ma zupełnie inne odmienne ode mnie zdanie na dane tematy. Nie poniżam ludzi, mogą mieć, ale to nie oznacza, że prawdy nie mogę powiedzieć, jaka jest. Jeżeli ktoś chce mi zakneblować usta i powiedzieć, że absolutnie masz tego nie mówić, cenzurę mi to robić, jak to dzisiaj Facebook stosuje cenzurę, inni po prostu usuwają co niewygodne, YouTube, inne są usuwane, ludzie też tego nie widzą, bo śpią. Cenzura na całego. Komunizm na całego. Niedługo będzie dochód podstawowy, będzie redystrybucja dóbr, dochód gwarantowany, wszystko pozabierają ludziom, żeby byli niewolnikami. Wszyscy będą mieć to samo, będą zadowoleni, szczęśliwi, powinni być szczęśliwi. Jak to określił jeden ostatnio, słuchałem ten właśnie niesamowite, jakiś polityk tam, ten Schwab chyba dokładnie się nazywał, nazwisko miał, że ludzie, jak im odbierzemy wszystko, będą naprawdę szczęśliwi. I to jest realizowane. Tak. Realizowane. Ale wielu jeszcze śpi. Jest noc, prawda? I śpi sobie smacznie. Chrapie przy okazji w swojej ignorancji i w swoim twierdzeniu, że to niemożliwe. Słuchajcie, kochani. Będziemy pomału finiszować, jeżeli chodzi o ten live. Zrobimy następne, bo jest tego dosyć dużo, więc... A chcę, żebyśmy w miarę dobrze, naprawdę, dlatego że, wiecie, robię trochę dłuższe te live'y, przepraszam, te premiery w tej chwili, po to, żebyśmy, kochani, to zrozumieli. Po to, żebyśmy to zrozumieli. Żebyśmy głęboko przylgnęli do Boga, bo dlatego mój cel jest jeden. Nie dlatego, żeby was straszyć znakami czasu, bo one są i tak dalej, bo one będą i będą nasilać się i będzie coraz gorzej na ziemi, ale po to, kochani, żebyśmy przylgnęli do Boga. Żebyśmy się całkowicie poddali, żebyśmy zrozumieli, że są tylko dwie drogi. Albo całkowicie się poddajesz Bogu, albo szatanowi w konsekwencji. Nie ma innych dróg, nie ma alternatyw, nie ma jakichś pośrednich dróg. Nieważne, czy w to wierzy, czy nie, nie ma. Więc wybierz życie. Słuchajcie, ja na końcu oczywiście będziemy robić następny, drugą część. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest, żebyśmy to zrozumieli. Otwórzmy piątą Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, i tam w 30 rozdziale pod koniec takie słowa. I tym zakończę dzisiaj. Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I miłował Pana swego Boga, słuchał jego głosu i do niego lgnął. On bowiem jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni, abyś mieszkał w ziemi, którą Pan poprzysiągł dać twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Co jest tu napisane? Że Bóg przed nami stawia przekleństwo i błogosławieństwo. Co wybierzesz?
komu zaufasz, komu się poddasz, tak wybierzesz. Ale Bóg mówi, że wybierz życie. Wybierz życie. Oczywiście możesz wybrać przekleństwo, masz wolną wolę, ale wybierz błogosławieństwo. Wybierz więc życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Ale jak żył? Nie tak, jak nam serwuje ten świat. Że będziesz żył w koszmarze, w strachu, lęku, to nam serwuje szatan. Taką jakość życia. Przedłużysz sobie troszeczkę życie, jeżeli sobie go przedłużysz, bo wielu zginie nie przedłużając, na samobójstwo popełni, nie wytrzyma w psychozie albo jeszcze w innych, jakość życia straszna. Tak samo jak w lekach chemicznych. Koszmarna jakość życia. Tak, przedłużenie jest życia. Starsi ludzie się leczą cały czas, nigdy nie będąc uzdrowionymi, bo nie znają nawet tego pojęcia. Bóg chce, żebyśmy byli uzdrowionymi, ale oni się cały czas leczą, bo tak mają zakodowane przez kartele farmaceutyczne. Będą się leczyć i będą cierpieć, i będą w szpitalach, i będą ciągle cierpieć, będą utrzymywani w, powiedzmy, znośnym stanie. Substytut uzdrowienia. Substytut uzdrowienia. Ale wiecie, co się za coś? Jak bierzecie pigułę i chemię, możecie dalej katować swój organizm. Niezdrowo żyć, nie wprowadzać reformy zdrowia, katować swój organizm. Coś za coś. Jak chcecie katować, chcecie jeść niezdrowe rzeczy, nie róbcie to. Ale pigułę sobie weźmiecie, która was będzie niszczyć, i później, jak będziecie starsi, będziecie cierpieć, bo chemia was wykończy w końcu. Będziecie mieli tak słaby organizm, że w końcu będziecie coraz więcej leków brać, coraz więcej. Jak znam osobę, która płaciła ponad 500 zł, a po jakimś czasie, niedługim, zaczęła płacić ponad 800. Ale trzeba się leczyć. Ale uzdrowionym nigdy nie być. Ale nigdy nie być uzdrowionym. Ja się śmieję gorzko, gorzko, kochani, gorzko. Bo serce mi się kraje, jak to widzę. I miłował Pan, i zobaczcie, i abyś żył, i twoje potomstwo, i miłował Pana, swego Boga, słuchał Jego głosu i do Niego lgnął. Miłował Pana. Miłować Pana to okazywać miłość na zewnątrz. 5 języków miłości. Dotyk, afirmacja, czas, pomoc, prezenty. Miłować Pana to służyć ludziom. Czyli obracać się wśród nich, pomagać im. Jeżeli nas podzielą i oddzielą, nie służymy, jesteśmy poddzielani, jesteśmy pozamykani, i o to chodzi. Każdemu, kto się podda temu, kto uważa, że to jest normalne i tak być powinno, życzę powodzenia. Ja nie uważam, że to jest normalne i to nie jest. I ja chcę dalej przytulać ludzi, dalej być z nimi tak. Tak jak Jezus. Tak jak Jezus. Kochani, to jest koniec jakby tego. Chciałbym jeszcze tylko gorąco was prosić, tak jak napisałem tam, o wsparcie. Jeżeli uważasz, jeżeli Duch Święty cię dotyka po tym, co mówię, żebyście mogli mnie wspierać. Ja też jestem chętny na kontakty, już miałem wspierać. Dlatego, że to dzieło, które wykonuję, jest na chwałę Bożą i całkowicie poświęcam się temu. Czas i nie tylko czas, cały czas poświęcam. Ja poświęcam, żeby to było. Ale oczywiście nie musicie, ja tylko proszę, że jeżeli Duch Święty pobudzi wasze serca, to i czy duchową modlitwą, gorącą, co dla mnie ma największe znaczenie, to już mówię, czy też dobrym słowem, jakimś komentarzem, lajkiem, jakoś subskrypcją, kochani, subskrypcją, czy też i finansowo. Te wszystkie elementy możecie w jakiś sposób pomóc. Dlatego, że to się będzie rozwijać, dlatego, że mi zależy, żeby to jak najdalej szło. I dziękuję już wszystkim darczyńcom, którzy po prostu wspierają mnie w tym dziele. Tak, w tych wszystkich, jakby, co wymieniłem, sprawach. Pamiętajcie, kochani, niech Bóg was błogosławi i żebyśmy byli wierni jak skała i zwyciężyli na wieki wieków. Amen.